Kochani, dzisiaj zobaczycie rozmowy z osobami, które prowadzą magazyn Ultra. Taki klasyczny, papierowy. Są jeszcze takie. Magazyn wydawany jest od września 2015 roku. Pamiętam, gdy wychodziły pierwsze numery, ekscytacja sięgała zenitu. Toż to przecież ktoś zauważył nasze bieganko po górach i będzie jeszcze o tym pisał. Czekajcie, nastawię ostrość. Dziś, 7 lat później, magazyn Ultra nadal trzyma poziom, gromadzi wspaniałych specjalistów, obfituje w doskonałe wywiady i wnikliwe recenzje sprzętów. Rozmawiamy o tym, kiedy Ultra odpala podcast i dlaczego tak późno. Pozytywnie dywagujemy na temat biegów, pakietów i środowiska trailowego w Polsce. Rozmawiamy również o procesach powstawania podcastu i powstawania gazety. Naświetlamy problemy, z którymi się mierzymy i kreślimy plany na przyszłość. Serdecznie Was zapraszam na tę fajną i luźną rozmowę z Jamesem Arturem Kamińskim i Jędrzejem Maćkowskim. Zobaczcie! Cześć panowie, witam was serdecznie. Witamy cię również. Tyle razy byłem powstrzymywany, żeby tutaj powiedzieć dzień dobry, że teraz widzisz, się zaciąłem. Dzień dobry, czołem, cześć. Dzisiaj w podcaście Black Hat Ultra, magazyn Ultra. I teraz zobaczymy, jaką konwencję przybierzemy, bo my tu przybyliśmy, jako że jest czas świąteczny, dlatego powiedziałem, przybyliśmy taką jeszcze nomenklaturę nowoświąteczną stosuję, żeby ciebie też trochę przepytać. Będzie mi bardzo przyjemnie i uroczo, ale znając życie, to niestety chyba ja wam zadam więcej pytań, bo jesteście w takim miejscu, że to jest dla mnie w sposób naturalny atakowanie was pytaniami, więc... Masz bliżej wyjść. A, no właśnie. To słusznie, bo moje pytania nie są łatwe do was. Pozwólcie, że zacznę. Dobra, zaczynaj. No. Kiedy odpalacie podcast? A, widzisz, przyszliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Robicie notatki. Robimy parę zdjęć, robimy notatki. A skąd wiesz, że w ogóle pomyśleliśmy kiedykolwiek o tym? No jeszcze długa droga jest przed nami, ale to by, wiesz... Znaczy to jest naturalne chyba w 2022 roku, to jest totalnie naturalne. Ja w ogóle jestem zdania, że każdy powinien mieć podcast. I sam go sobie słuchać, tak? Chociażby, ale wiesz... Mieć taką opcję ekspresji. Ale to wygląda teraz, jakby było w ogóle wyreżyserowane, że on wie, że my coś, o czym kiedyś Ale słuchajcie, o podcaście rozmawialiśmy chyba 2 lata temu? Tak. Może nawet dłużej? Dłużej, ale wtedy się pojawiłeś ty i było właśnie... Nie, no kurde. Co za gość, no. Nie, no wiesz, jak to jest, nie zabieram. Wiem. Nie, no przecież on już ze wszystkimi rozmawiał. Aha. No tak, tak. Ale chyba znaleźliśmy, tak nam się przynajmniej wydaje, nie będziemy tutaj może o tym mówili, inną formułę, bo to nie wiadomo, no, środowisko jest jakie jest, ono nie jest jakieś strasznie wielkie, tym bardziej, że sam doskonale wiesz, że akurat w tym biegowym środowisku, znaczy w sportowym, podcastach, vlogach, blogach, to wcale nie ma jakichś takich żniw w postaci słuchalności, to nie jest piłka nożna, tak? Nie są Stany Zjednoczone, gdzie, wiesz, powie się o biegaczu i nagle liczba, skala po prostu robi. Nie są, ale z drugiej strony, jak rozmawiam, słyszę głosy moich słuchaczy, to oni im jest wiecznie mało. To znaczy, moim zdaniem, ile byśmy tego kontentu nie wyprodukowali, to i tak on się będzie słuchał. To nie jest tak, że ja na przykład się boję, że wy odpalicie podcast. Znaczy, z jednego punktu się boję i zaraz wam powiem dlaczego. Mamy podobne czapki. Tak. Dobra. Ale nie dlatego się boję, że będzie jakaś tam konkurencja, tylko bo jakby my to wszystko dla ludzi robimy, znaczy przynajmniej ja. No, wy to może jeszcze jakoś jesteście w to zaangażowani finansowo, może coś... Tak. W każdym razie ludzi takich jak ja, to ja w to daję tylko serducho i jakby nie mam tutaj, nie monetyzuję tego w jakiś kolosalny sposób, aczkolwiek ludzie wspierają ten podcast, co jest wspaniałe. Ale jak będziesz zmieniał kurtyny, to jeszcze wyjdzie na to, że tutaj będziemy nagrywali, wiesz? Powiem ci. Bo my lubimy kolory. Powiem ci też. Nie mogę się na to zgodzić. Przemyślałem to. No. Miałem na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy 2 prośby. Kamil, słuchaj, tak fajnie ci to wychodzi technicznie, że nie chce nam się rozkminiać tego, jak to robić, ale my tu chętnie przyjdziemy i nagramy wywiady i nagramy rozmowy biegowe. No i mówię, super, wpadajcie. I potem mi ludzie wysłali listę tych rozmów. I się okazało oczywiście, że to są wszystko ludzie, którzy mogliby być w moim podcaście. Mhm. I wtedy poczułem coś takiego, że to chyba nie jest do końca okej. Mhm. W sensie... Najbardziej, wiecie, co mi przeszkadzało, to, że do tego studia jakby
przyjdą osoby, wy będziecie z nimi rozmawiać, albo ktokolwiek będzie z nimi rozmawiał, a potem na przykład, i ja będę w postaci technicznego, który ustawia kamery, dźwięki i nagrywa, a potem będę zapraszał te same osoby w to samo miejsce i będę w charakterze dziennikarza, czy tam wywiadowcy. I że to jakiś taki dla tych ludzi i dla mnie. Moja pierwsza reakcja była super spontaniczna i było tak jasne, oczywiście wpadajcie, chodzi o podcasting i w ogóle ten, ale potem jak się okazało, że będą tu przychodzić osoby, które ja też będę chciał przepytywać, to stwierdziłem, że coś chyba nie do końca. No dobra, ale to teraz pytanie z naszej strony, bo powiedzmy, nie to, żeby się chwalić tak, teraz, tak? Ale jak gdyby no, do kilku podcastów byłem zapraszany, gdzieś tam o jakichś rzeczach rozmawiałem. Tak. Super zawsze to, co mówisz, podcasterzy, wiesz, serduchem, bo oni wkładają to po prostu wszystko, co mają, swój wolny czas, prawda, żeby to zrobić po to, żeby ludzie usłyszeli jakieś tam ciekawe historie. Ale u ciebie jest, no, jest to zrobione profesjonalnie, tak? Wiadomo, studio mogło być znacznie większe, prawda? Nie wiem, ty teraz mówisz, że światła byś kupił, inne mikrofony, wiesz, i tak dalej, ale masz to ogarnięte zawodowo, tak. No i masz ofertę do ludzi, którzy chcą nagrywać podcasty. To prawda. Bo ja powiem szczerze, na początku, wiesz, widziałem, że się pojawiło Blackout Ultra Studio, tak. Ale ja myślałem, że to ty promujesz swoje podcasty, a nie, że chcesz zapraszać właśnie ludzi, żeby przychodzili do ciebie nagrywać podcasty i żeby właśnie zdejmować im z głowy to, co mówisz, tak. Bo, no, robiąc przez jakiś czas w tej branży, wiem, ile musiałeś mieć rozkmin, żeby ten sprzęt dobrać w taki, a nie inny sposób, budżetowy sposób i żeby on działał kompatybilnie ze wszystkim, tak, prawda? Tak, i tak, żeby tak. To się działo szybko. Tak, to prawda. I generalnie nie mam, kurczę, nie wiem, może mnie przekonasz jeszcze, Jędrek, ale powiem ci, poczułem taki taka wewnętrzny... Taka niebieska kotara, wyobraź sobie, tak jak nasze logo. No. Poczułem, że gdzieś... To nie jest okej chyba, bo ja nie mam problemu, żeby na przykład robić podcasty z ultrasami, ale nie na temat ultra, tylko każdy tu przychodzi ze swoim tematem, robi, nie wiem, podcast medyczny o kosmetykach, o zdrowiu, o czymkolwiek, ale jednak nie przychodzą ci sami ludzie, którzy mogliby przyjść do mojego podcastu jakoś. No dobra, ale czyli wynajmujesz to studio, rozumiem, że oferta dalej jest aktualna, że ludzie przychodzą nagrywać, nie wiem, podcast o dzieciach, tak? Oczywiście. O czymś, to jest ta przestrzeń po to zrobiona. Tak. To będziemy się zapisywali, ale to masz takich klientów, czy nie? W tej chwili mam dokładnie jednego klienta, który przychodzi, nagrywa raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Na razie nie mam kompletnie czasu, słuchajcie, promować tego studia, coś tam na Google'ach robię, coś tego, ale to są takie powolne bardzo ruchy. Natomiast też mi jest bardzo dobrze, że ta przestrzeń jest wolna dla mnie do pracy, do nagrywania moich podcastów, bo jednak głównie ta przestrzeń była wymyślona po to, żeby mieć miejsce, żeby dużo swojego kontentu robić. Także... Jakoś mi strasznie nie zależy na sprzedaży, ale jak się ktoś pojawia, to absolutnie tak. I też ten budżet wtedy mi wchodzi w budżet podcastowy, więc no jest okej. Okay. Na razie udaje mi się z tym klientem, którego mam, udaje mi się spłacić wynajem tej przestrzeni, więc jest okej. Okay. No ale to dobra, to następny klient to już jest, wiesz. Wiem, to już jest plus. Kolejny wyjazd sobie, na UTMB. To sobie kupię kamerę czwartą na przykład, której brakuje, bo mamy tylko trzy. I schowasz tutaj, żeby żona nie widziała. Tak? A żony jeszcze tu nie było, to rzeczywiście. Dlatego chodzi. Taka wolna przestrzeń. Dobrze mi się tutaj skupić. Bo nam się fajnie gada, ale kiedy podcast? Nie, naprawdę, powiem ci szczerze, zadajesz pytanie z biodra, bo to jest, no tak jak powiedzieliśmy, ze 3 lata temu się gdzieś tam zrodziło. Okej. I myślicie. Zrodziło, nie, to umierało, rodziło się, umierało. Powiem szczerze, rzeczywiście blokuje nas technika, bo wiem, ile to jest pierdzielenia z tym wszystkim. No jest. A nie chcemy z kolei robić rzeczy na odwal się, bo nie chcemy. Tak. Rozumiem. Bardziej też to jest nie tyle sama kwestia nagrywania, ile potem postprodukcji. To jest czas jakby, który... Tak. To trzeba wynajmować ludzi i to są koszta, wiadomo. Ale uprzedzam was, bo są właśnie te dwa podcasty, o których mówiłem, które już tylko, wiesz... Które mają bana. Tylko czekają, wiesz, aż Black Hacik przestanie, wiesz, gdzieś jakiś większy gap się pojawi w publikowaniu i już tutaj, wiesz, tam coś skoczy. Także ten. Będziecie mieli konkurencję na starcie. No dobra, to teraz wasze pytanie. W tym roku. Odpowiadam na pytanie, w tym roku. Tak, super. 2022.
Tak. Super. Dobrze, to ja będę mógł pójść na emeryturę. Dziękuję wam bardzo. A pożyczysz tą listę od tych kolegów? No lista osób chyba wszyscy znamy. No, to jest, dobra, ale to jest teraz krótka. My możemy teraz mieć nowe pytanie? A proszę bardzo. Bo widzisz, jak już wiesz, że myślimy o tym podcaście, tak, to my byśmy się chcieli dowiedzieć, jak to działa w drugą stronę. Tak. Dużo masz z tym roboty. My potrafimy sobie wyobrazić dziennikarsko, jak to jest przy wydawaniu magazynu, tak? Raz na dwa miesiące. Zaraz was powiem o to szczerze, zapytam. Jak widzę, z jaką częstotliwością ty nadawałeś, teraz chyba trochę rzadziej mam wrażenie. Raz na dwa tygodnie. Ale miałeś taki moment, że raz w tygodniu się pamiętam. Był taki pojawiało. Okres w zeszłym roku, tak. Strasznie to przechorowałem. Teraz zacząłeś jeszcze być panem vlogerem. Tak. I tak. Z sukcesem. No, chyba tak, ludzie to oglądają i. No nie, no widzę, wiesz, okay. Widzę liczby wyświetleń i. A, okay. I konkurencję chyba tak tam wiesz. Nie patrzyłem na to. Ile czasu? To jest, no bo jak ja miał to ocenić, to dla mnie to jest pełen etat. Nie, to nie jest pełen etat. To znaczy, wiesz co, to jest tak. Ile czasu? Bardzo ciężko mi powiedzieć, bo na przykład to, co robiłem wtedy, ten okres, jak wypuszczałem odcinki tydzień po raz na tydzień, to na przykład wtedy to miałem, to był mniej więcej okres pandemii, albo tuż przed raczej. To ja robiłem tak, że wyjeżdżałem w kraj, jeszcze nie miałem tego studia, wyjeżdżałem w kraj i za jednym wyjazdem zgarniałem trzy wywiady, więc miałem to spokojnie na te trzy tygodnie, żeby sobie siedzieć w domu i obrabiać. Obrobienie jednego odcinka po nagraniu to jest, bardzo zależy od gościa, ale to potrafią być 4 godziny, a potrafi być 8 albo potrafi być 16 godzin. To zależy, ile mam tej redakcji wycinania. Jestem dosyć mi zależy na tej jakości i zależy mi na wycinaniu wszystkich i pryknięć, stryknięć, przerw i trochę tego robię. I czasem to zabiera naprawdę sporo czasu. Taka dłubanina. No i sam montaż to jest jedna rzecz, ale druga duża część tej pracy to jest pisanie tekstu, robienie grafiki i publikowanie tego wszystkiego. Sprawdzanie błędów, bo to ja też robię dużo błędów, co na pewno widzieliście. Czasem dostaję tam różne uwagi. Zresztą ja osoby osoby zaprzyjaźnione z waszym pismem nawet, nie będę mówił kto, pozdrawiam serdecznie. Ole. nie mam pojęcia, nie powiem kto. Pisały do mnie i mówił, ej Kamil, słuchaj, to wiesz, tam przecinek tu albo rzet inny i tak dalej. Ale i zacząłem na to bardzo zwracać uwagę, co z kolei mi znowu wydłuża czas. Więc najprzyjemniejsze oczywiście w całym tym procesie jest rozmawianie z ludźmi, a cały ten postproces to jest po prostu... Tyra. To jest tyra. Aczkolwiek ja też lubię sam proces montażu, bo jednak na montażu powstaje film, audio czy cokolwiek. Nie na nagraniu. To jest, nagranie to jest taka surowa. Więc i o ile ja bardzo mało przestawiam klocków w nagraniu audio, no to jeśli mówimy o vlogach, to jest szycie po prostu pod muzykę. To jest traktowanie materiału filmowego jak po prostu plastelinę i bawienie się tym, układanie, przekładanie. Także tak. Ale jak się pojawiło właśnie wideo, to studio i te trzy kamery, to nagle się okazało, że ta praca nad audio to jest w ogóle nic. No właśnie, tak chciałem zapytać właśnie, bo tu mówisz te kilkanaście godzin na odcinek. Tak. A tam jak powstała ta produkcja wideo, no to mówię, to grubo, to musiał siedzieć przez miesiąc nad tym, nie? Czy nie? Nie. Z montażem na przykład wideo podszedłem do tego tak, że wiedziałem, że nie chcę się pakować w wielką postprodukcję, czyli że nie chcę nagrywać na każdej kamerze osobno materiału i potem siedzieć to montować nie wiadomo ile. Pandemia, słuchajcie, przyniosła ogromny rozwój takich mikserów wideo. Dla youtuberów, dla różnych ludzi, którzy zajmują się tworzeniem kontentu cyfrowego. I powstały bardzo tanie sprzęty, do których można podłączyć cztery kamery i po prostu montować je w trakcie nagrania. I wtedy, teraz za ścianą siedzi Piotrek, który dokładnie to robi. Czyli przeskakuje z kamery 1, 2 na 3. W związku z czym po nagraniu ja mam zmontowany materiał z trzech kamer z podłożonym dźwiękiem i dalej to jest kosmetyka.
Ale oczywiście dodawanie na YouTubie tego, co tam jest, czyli wstęp, jakieś napisy, czołówki i tak dalej. Czyli następny krok, że Piotrek taka... pisać nie umie. Umie bardzo dobrze, na szczęście. Następny krok to taka produkcja live z jakiegoś biegu, nie? Wiesz co? Czterech kamer. Tak, dokładnie, dokładnie ja tak. Ja mogę jeździć na rowerze, jakby co. Tam też jeździ na rowerze, nie? Wiesz co, właśnie... Na rowerze? Ty biegasz teraz, James. Wykorzystaj, że zacząłeś biegać wreszcie, no. No właśnie, zaraz pogadamy o waszym sportowym życiu. W każdym razie, nie wiem, czy widzieliście, robiłem takie live z biegu Ultra Granią Tatr i z Tatra Sky Marathon. Teraz mam nadzieję, jak nigdzie mnie praca nie wyciągnie, będę na Zuku i tam będę chciał... Biegniesz, Jędrek? Biegnę, to było powiedziane, ale tak. Tak. I tam będę chciał, rzeczywiście już mam pomysł na to, jak pożenić tę biegającą kamerę z mety z jakimś setupem studyjnym. Także, gdzie ludzie przychodzą, siadają, opowiadają. No. Także tak, rzeczywiście taki jest plan, bo ja te live'y bardzo lubię. A dlaczego? Bo nie ma postprodukcji. A, no tak. Bo siadasz, wciskasz rekord, jak dasz ciała, to dasz ciała, ale... Ale na live'ie masz zawsze, wiesz... Na live'ie masz duży margines. Duży margines, duży margines. Podchodzą, wiesz, tak. Widzą, jeśli pokazujesz ciekawe rzeczy, a nie tylko, wiesz, no, gadające twarze, a tam z tyłu jest meta i każesz im sobie to wyobrazić. Tak. To naprawdę, czy tam się pojawią pikselozy, kawałek czarnego, czy po prostu ten obraz się trzęsie, ludzie chcą tam po prostu być. Chcą, tak? To jest niesamowite. Ja to właśnie zobaczyłem, głównie po tej relacji z biegu Ultra Granią Tatr, jak ludzie niesamowicie zareagowali na to. Właśnie były takie komentarze. Ja czuję, że tam jestem. W ogóle kapitalnie na tej mecie. I ja, najlepsze jest to, że ja tam w ogóle nie gadałem, nie zadawałem pytań. Ja tylko rejestrowałem prowadzącego spotkania z tymi, co wpadali na metę i jakby to wszystko, to wystarczyło. W 2000... W którym roku na Granii Tatr? Nie na tej ostatniej, tylko na, czyli 4 lata temu, tak? Też byliśmy i żaden fotograf nigdy nie chce się wybrać na Krzyżna. No bo to jest, wiesz, pójdziesz na to Krzyżne, znaczy wiesz, no oni, no trają, nie? Ale mówią, kurde, pójdziesz na to Krzyżne, no jak tam trafisz jakąś dupówę, złą pogodę, no to nie zrobisz żadnego zdjęcia, tak? Ale z kolei jak tam trafisz idealnie, no to masz wszystko. Magic. No i mówię, dobra, no to idę na to Krzyżne, nie? Nie jako fotograf, ale mówię, coś tam nagramy, tak? I filmy z telefonu, jak Kasia Solińska, Kamil Leśniak, czy Łukasz Danowski, który przebiega w grań. Jak ja samą końcóweczkę biegłem, no to podchodzenie, tak, prawda? Tak więc dla mnie to był bieg, bo oni podchodzili, tak? I te filmy, olbrzymia ilość też wyświetleń u nas na Facebooku, nie mogę ich znaleźć, bo ich tam było więcej. A naprawdę, wiesz, no ciekawa rzecz, bo tu i teraz i w miejscu, gdzie w ogóle nie jest nigdy pokazywana. No, tam jak miałeś pogodę, to ujęcie musiało być wspaniałe. I to rzeczywiście, no w Tatrach to jest trudne robić niestety live z grani, prawda? Nie ma zasięgu. Ale Elon Musk idzie ze swoimi Starlinkami i mam nadzieję, wiecie, tak, że będą latać i tak, że będzie szansa, żeby się podpiąć pod to, będąc na grani i mieć... Akurat za rok. I mieć, no za rok, może za dwa, nie wiem ile to będzie kosztować jeszcze, ale... No, na wsi będę miał internet. No będzie, wszyscy będą mieli wszędzie 5G, wiesz. I o grani Tatr mówi. I, na, i w Warszawie będę miał internet jeszcze raz. No. Dobrze, to teraz moje pytanie do was. Jak wygląda wasz proces i co wy lubicie w waszym procesie, a czego nie lubicie? Ha, ha, ha. Wiesz co, nie, generalnie proces jest tak jak ty opowiadasz, że to nie jest tak, że o, pstryk, mamy zrobione. Nie, to tak nie działa jak z tymi live'ami. My numery planujemy, żebym nie skłamał, tak 4 miesiące do przodu przynajmniej, bo to tak trzeba zebrać teksty, trzeba je przerobić, omówić z tymi autorami, do tego zebrać zdjęcia. Też jakieś historie, trafiają nam się takie historie czasami, ale na przykład osoba, która jest super fajną osobą, no kurczę, nie potrafi tego przepisać na biuro. Trzeba z nią naprawdę trochę dłużej popracować czasami. I to wiesz co, to jest tak, że tak jak ty mówisz, że to są ludzie, ty lubisz z ludźmi rozmawiać, bo to jest taka zajawka. I my mamy to szczęście, że gro tekstów jest takich, że ci ludzie to piszą z pasji takiej, że mówię, kurde, no ja muszę wyrzucić z siebie, muszę się z tym podzielić. No i czasami, żeby ten wydźwięk był taki dobry, no to naprawdę trzeba się nad tym napracować sporo.
I wcale to nie jest trudne. To czasami zajmuje sporo czasu, ale to naprawdę daje później taką radochę z tego, że dostajesz od tych ludzi, o kurde, ja bym tego tak nie napisał, ale super, dzięki. No i to jest tak, my się dzielimy, bo tych tematów jest sporo. Czyli wy czasem mocno redagujecie te teksty, które dostajecie? Wiesz co, to nie jest tak, że nie wiem, my skracamy czy coś, tak. Tam bardzo ingerujemy. My też rozmawiamy z tymi ludźmi i też staramy się jakby wyczuć, w którą stronę ten tekst może iść. Zdarzają nam się takie teksty, że trzeba zrobić dwa przecinki i naw. I nic więcej nie trzeba robić, bo to czytasz z otwartą szczeną. A czasami, no niestety, no ktoś po prostu nie potrafi. To wtedy my mu super pomagamy. Osobowość, ale tak, no. No wiesz, no nie pisanie, tak? Jak gdyby tu nie obrażając nikogo, ale umiejętność pisania trochę odchodzi, prawda? Ludzie komunikują się w inny sposób. My jesteśmy trochę oldschoolowcami takimi właśnie, wiesz, że tak z jednej strony, no wiemy, że musimy w ten internet, podcasty, wideo wejść, tak? Tak. Ale nie chcemy oddać papierowego ultra, tak? Bo to, no jest właśnie, to jest inna forma przekazu, tak? To jest. Są inne, dłuższe teksty. James mówił 4 miesiące do przodu, czyli tak. Dwa numery, tak? No. To już jest taka praca, że masz bezpośredni kontakt z autorami, gdzieś tam musisz ich szturać, wiadomo, wiele osób lubi na deadline, prawda? Ludzie nie wyobrażają sobie tego, że jak my dostaniemy ten tekst, my musimy go przeedytować rzeczywiście czasem, musimy poszukać do tego zdjęć, tak? Czyli skontaktować się z fotografami. Oni też są gdzieś tam w rozjazdach, wiadomo, no, swoją bazę mają bardzo dużą, czasem potrzebujemy jakichś konkretnych zdjęć, więc odszukanie tego też zajmuje. Musi nastąpić korekta, którą robi Ola. Później jest skład, czyli siada grafik, zaczyna to wszystko układać, ale czasem też ułoży nie w ten sposób, jak my chcemy, jak chciał autor, prawda? Tak. Czasem pokazuje z kolei całkiem inne możliwości, tak? No to Krzysiek do tego też siada, to mówię, to są te dwa numery, jak gdyby są cały czas online mielone, tak? Ale my myślimy, tak jak teraz jest styczeń, no to zostały rozpisane kolejne 6 numerów, czyli jesteśmy dwumiesięcznikiem. Zostały przypisane jakieś tam tematy główne i wokół tych tematów teraz się zahaczamy. No i już pojawiają się na przykład teksty, nie wiem, do numeru, który będzie za 4 czy za 6 miesięcy. Ludzie nie potrafią też tego zrozumieć, że kurde, no napisałem, no to wrzućcie teraz, nie? No ale to wiesz, to... No właśnie. To nie teraz, tak? A z kolei z drugiej strony to działa w ten sposób, że... no ale to co, no 15 lutego, to dlaczego mam do 20 to pisać, nie? No spoko, ja mam jeszcze czas, nie? No nie, no bo w drukarni to się jest kolejka, jeszcze, tak? Bo to tam jest papier. Te maszyny, no jak to maszyny bywają zawodne, różne rzeczy się tam dzieją. Tak więc jest to proces taki, że no, teraz będziemy się pojawiali tam w okolicy 12-15 lutego, tak? No to my mamy, jest 18 stycznia, 25 stycznia teoretycznie zamykamy wszystko i to jest naprawdę taki... No jeszcze parę dni musimy dać na dystrybucję, jak już jest wydrukowany numer, nie? To też musi to się rozjechać, trzeba to zaawizować i tak dalej, no jest dużo. No właśnie, ty powiedziałeś, że wiesz, ja mam dużo roboty z podcastem, ale jak ja patrzę na tę gazetę, to wiesz, myślę... Nie. Znaczy, ja wiem, że jestem sam w tym procesie, a wy jesteście teamem. No jest Piotrek jeszcze już. Nie, no tak, oczywiście. No, a, widzisz. Sorry, Piotrek. Ale Piotrek ze mną nie jeździ, czasem pomaga mi w montażu, ale... ale gro pracy jednak wykonuję ja i ja sobie nie wyobrażam. No, ale właśnie. Gazeta nie, no, to jest dużo większe przedsięwzięcie. Powiedzcie, jaki duży macie zespół? Ile poza wami osób jest, że tak powiem, na stałe współpracuje z pismem, a ile jest takich satelit dookoła? Takich ściśle na stałe współpracujących jest 6 osób, dobrze liczę? Krzysiek, no licz, Ola, Ania, Kasia, ty i ja, to jest 6 osób. No to jest jak gdyby ten taki trzon. No i są stali piszący, którzy albo wyszukują sobie tematy, albo teraz mówię, no chcemy to trochę jeszcze sobie tutaj usprawnić tą pracę, że właśnie wybraliśmy sobie jakąś taką grupę osób, które widzimy, że potrafią pisać, chcą pisać i tutaj rozmawiamy o jakichś tematach tak zwanych zleconych, prawda? Czyli tak. Już, że nie jest to tylko na zasadzie biegłem, prawie że padłem, potem zmartwychwstałem i dobiegłem i
tylko są to już jak gdyby teksty merytoryczne, bardziej tak, specjalistyczne. Tak. Mhm. Jaki procent w ogóle, czy rozważacie to, jaki procent waszego pisma jest właśnie taki bardziej emocjonalny i służący inspiracji i motywacji, a taki storytellingowy, a jaki procent pisma jest czystą wiedzą, merytoryką? Ja bym tak określił bardziej 50-50, bo zawsze staramy się, żeby były takie, czy to przez wywiady, tutaj Ola, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Pozdrawiamy Ola. Ale też było, co ludzie nam zwracali uwagę, że nie ma, na przykład o sprzęcie nie było wcześniej. Mhm. Teraz pojawia się ten sprzęt, sporo testujemy różnych rzeczy, znaczy nie my, tylko dzielimy się tym głównie z naszymi znajomymi prenumeratorami, bo też mamy taką grupę prenumeratorów, którzy no, wspierają nas tym, że kupują tą gazetę. No dają nam pewność, że wiesz, że możemy rozpocząć kolejny rok produkcyjny, tak? Mhm. Wydawniczy tak. Gazety, że po prostu wiedzą, że teraz jest tam te 850 parę osób, no to po prostu wiemy, że możemy zaryzykować, wziąć na klatę kolejny rok. Dobrze, to jeszcze wrócę do, pojawiło mi się w głowie jedno pytanie, ale wrócę jeszcze do starego. Co lubicie w tym procesie, a czego nie? Co jest dla was przyjemnością, a co jest taką tyrką? Czego nie lubisz, Jędrek? Czego nie lubię? No ja nie lubię dodawać rzeczy na stronę internetową, ale tak, przepraszam się z tym, zaczynam nadrabiać swoje zaległości. Bo mówię, no magazyn magazynem, tak, ale to co mówiłem, my wiemy, że musimy no, zrobić się jeszcze bardziej online niż jesteśmy, mimo że teraz jak gdyby strona King Runnera też działa bardzo dobrze, tak, i jakbyś szukał biegów ultra, no to, no nie wiem, nie będę dawał sobie nic obciąć, tak, ale jest to chyba najbardziej teraz kompatybilna, kompletna, przepraszam, baza biegów ultra, nie mówię o górskich, tak, bo górskich biegów jest dużo więcej, tak, ale jak gdyby szukamy tych, gdzie przynajmniej jeden z biegów jest na dystansie ultra. Mnie boli zawsze druga korekta. Dlaczego? Bo ja już mam wrażenie, że już wiesz, wszystko jest zrobione, pięć razy już to czytałeś i potem nagle w druku otwierasz i kurczę zawsze w swoim jakiś tekście. Babol. Babolek, no, babolek, pewnie ludzie tego nawet nie zauważą, tak? No Ola wtedy jest bardzo wyczulona, zdenerwowana i tak dalej. Ja mówię, nie, no zdarzają się takie rzeczy, tak? Tak. 144 strony, tak? Tak. To gdyby się tam nic nie działo, to byłoby aż dziwne. No to mówię, to mnie ta druga korekta zawsze jakoś ten... A ty czego nie lubisz? Nie no, czegoś takiego. Nie wiem, no to jest tak, że może fiskalizacji. O, tego nie lubię. Co to ja jest? To lubię akurat, jak ty to robisz. A że ja robię. Ty robisz. Nie no, słuchaj, no to jest tak, że jak sprzedajemy różne rzeczy, to trzeba je zafiskalizować. Nie? Trzeba o tym pamiętać, że codziennie, po każdym dniu trzeba nabić na kasę i tak dalej. No tak, to jest straszne. Tak, to jest straszne. Znaczy wiesz, no niestety, no bez tego nie dałoby się wydawać gazety, nie, bo tak jak mówiliśmy... Później robisz raport dobowy, to... Tak, a potem czytasz o Nowym Ładzie, o cenach papieru, o innych rzeczach. A propos tego sprzętu, tak? To co jeszcze tutaj może wrócę. Jak nie było, albo było mniej sprzętu w magazynie, później Kasia przyszła, zaczęła zajmować się tym sprzętem. Z kolei dostawaliśmy informacje na temat, no kurczę, trochę za dużo tego sprzętu, reklamy. No i ja mam wrażenie, że przez jakiś czas my w Ultra też tak trochę się wstydziliśmy powiedzieć, że wiesz, że no jakby to jest też coś, na czym my chcemy zarabiać, bo poświęcamy na to kupę czasu, tak? I z kolei no, zaczęliśmy dawać bardzo jasny przekaz, że nie jesteśmy w stanie sfinansować wydawania gazety, grafików, składu, papieru, opłaty za zdjęcia, za niektóre teksty, jeśli nie będziemy wyświetlali tam więcej reklam, tak? A z drugiej strony przy nakładzie prawie 3500 i realnej prawie sprzedaży, bo wiadomo, jest tam część zwrotów z Empiku, ale później to bardzo często jest dystrybuowane na biegach, prawda, różne, gdzie biegacze w pakietach mogą się zapoznać z magazynem Ultra, to reklamodawcy też się zorientowali, kurczę, no to pokaż mi teraz drugi taki bieg, czy festiwal biegowy, który raz do roku ściąga 3500, tak? A my co dwa miesiące te 3500, do tych 3500 osób docieramy, tak? Tak.
ja z kolei jak przyszedłem do Ultra, bardzo cisnąłem, że musimy zwiększyć ilość prenumeratorów, tak? Bo jakby oni nam dają pewnego rodzaju pewność prowadzenia tego magazynu. No jak doszliśmy do tych 8,5 tysiąca, chciałbym, a z drugiej strony nie. Ja sobie postawiłem za punkt honoru, wysyłamy my. Pamiętam od samego początku, kiedy jeszcze Miki był w Ultra i właśnie tam nadawał z poczty w Ujściu Gorlickim i panie siedziały i razem z nim stemplowały, on pił kawę, tak? Tylko że wiesz, no malutka poczta, nikogo nie było, a teraz weź w Warszawie nadaj, stań w tej kolejce, tak? Przyjeżdżasz te 850 magazynów, no to jest, kurczę, to jest tona, którą trzeba, wiesz, wnieść na samochód, wyrzucić z powrotem, tak więc teraz co pakowanie staramy się robić takie małe imprezki. Zjeżdża się kilka zaprzyjaźnionych osób, pakujemy. I liżą znaczki, tak? Nie, nie są ten. Są gąbeczki. Są gąbeczki. No potem czasem mówię, w związku z tymi imprezkami, jak teraz zaczęliśmy jakieś dodatki tam dodawać do gazety, to się zdarzy, że tam rozmiar skarpet pomylimy i tak dalej, ale każdy, kto miał z nami kontakt, wie, że jak gdyby tutaj reklamacje zawsze są pozytywnie rozpatrywane, czasem ludzie się nawet dziwią, że to wygląda w ten sposób, jak się, nie wiem, podwójnie wyślę magazyn, tak, czy jakieś zdublowane skarpety, to zawsze my wychodzimy z założenia, bo ktoś nam chce odesłać, tak? Nie, no tak. Byłoby bezsensem, jak gdyby zasilanie teraz kurierów, więcej pieniędzy i większy ślad węglowy się generuje, to weź tą gazetę i zanieś komuś, komu może się spodobać, bo tak będzie po prostu najfajniej dla tej osoby i dla nas też, bo pokażemy się gdzieś w nowym miejscu. Dobra, 3,5 tysiąca sprzedajecie. Czy robiliście kiedyś badania? Bo mnie to bardzo ciekawiło, jak uruchomiłem podcast. Do ilu osób my możemy, wy i ja, możemy dotrzeć? Ilu jest osób interesujących się biegami górskimi w Polsce? Robiliście kiedyś takie badania albo... Ja badań nie robiłem, rozmawiałem z pewnym organizatorem, który ma imprezę dosyć długo i pytałem go właśnie też, jak on ocenia to. To on mówi, że teraz to jest tak około 45-60 tysięcy osób w Polsce. To dużo więcej niż podejrzewałem. Które są zainteresowane, zapisują się na biegi, może nie od razu wszystkie ultra, ale górskie. Tak. I on tak szacuje, że to jest taka liczba osób. Kurczę, to jeszcze dużo roboty przed nami, słuchajcie. Jak dotrzeć do tych ludzi? Wiesz co, my w Ultra mieliśmy taki, i ja podejrzewam, że ty za jakiś czas też staniesz przed tym problemem, tak? Że mówisz, kurde, z tym rozmawiałem, ty. Tylko od momentu, kiedy ty rozmawiałeś z Romkiem Fickiem, Roman już zrobił tyle nowych rzeczy, że spokojnie możesz go jeszcze raz zaprosić. Oczywiście. Ludzie jeszcze raz to bardzo chętnie przesłuchają. Oczywiście. My mieliśmy ten problem, że ale to my przecież pisaliśmy w numerze 16, już o tym było, nie? Ale potem tak spojrzeliśmy... Numer 16 był 3 lata temu. Tak, nie? Ale potem spojrzeliśmy na to, ile osób już się... Ilu mamy takich prenumeratorów, którzy są od samego początku, pamiętasz? Tak, no z kilkadziesiąt pewnie. Kilkadziesiąt osób, tak? Tak. To te kilkadziesiąt osób jest rzeczywiście od samego początku. Od trzeciego numeru, wtedy prenumeratę wprowadziliśmy. No. To te osoby są od samego początku, a tak jakbym określił 50-60%, to są osoby cały czas nowe, gdzieś się pojawiające, tak? Niektórzy łapią kontuzje, są już zmęczeni bieganiem, prawda? Odpuszczają, ale cały czas pojawiają się nowe osoby, które są tym zainteresowane. Tym bardziej teraz pandemia też pokazała, że mimo, że nie było tak dużo imprez i może one nie były aż tak liczne, to ludzie w jakiś sposób przenieśli się w teren, tak? Zaczęli biegać, realizować swoje jakieś tam własne wyzwania. No i widzą jakby profity, które płyną z tego, że przebywamy w zielonym i biegamy po miękkim, a nie po asfalcie cały czas. No właśnie, ale do tych pozostałych ludzi też jakoś dotrzeć. Czy wy jakoś zmieniacie swoje patenty marketingowe? Coś szukacie tutaj? Robicie coś? Nie wiem. Nie. Reklamy na biegach? Czy to się w ogóle opłaca dać reklamę na biegu? Baner jakiś? Jak myślicie? Wiesz co, nie wiem. No, na dużych biegach... Znaczy tak. Środowisko jest przeróżne, tak? No. Bo bardzo często masz na małych biegach bardzo zaangażowane środowisko, które jest bardzo związane z partnerami danego biegu, który się pojawia. Na dużych biegach no, działa efekt skali, tak? Że wiesz, ten baner, który jest tam ileś razy, ludzie na niego spojrzą, po prostu zapamiętują. Ale na nich mamy wrażenie, że trochę jak gdyby mniej jest
takich relacji osobistych, prawda? Biegacza, organizatora. No przy skali to nie jesteś tego w stanie tak, nawet, wiesz, nawet jakbyś chciał, no. Jeżeli organizujesz bieg, gdzie jest kilka tysięcy ludzi, no to nawet jakbyś chciał, no to jednak z tyłu głowy musisz mieć, że ten bieg trzeba zorganizować jeszcze, nie? No tak. Z każdym oczywiście. Piątki nie przybijesz. No. A jak przybijesz, to może, wiesz, tam gdzieś biegacz będzie ciężko. Ja pamiętam, jak na biegu rzeźnika teraz właśnie tam z Mirkiem w trakcie próbowaliśmy rozmawiać. No i Mirek jako osoba bardzo społeczna, prawda, która lubi przebywać tu z tobą, usiąść i tak dalej, ale to cały czas tak i tak na telefonie. No tak. Prawda? Gdzie, tu on jest, to najłatwiej do niego podjechać. Nie, no to dobra, to nie bierzemy GoPro, tylko niech podjedzie ktoś od nas, tak? Bo ktoś, załóżmy, się zgubił albo wyłączyła mu się czołówka i nie wie, jak ma dotrzeć. Tak więc to jest cały czas myślenie, ale odbiegłem teraz ja od tematu. Nie, bo mieliśmy rozmawiać o marketingu. Jak dotrzeć do pozostałych osób? Ciebie chcieliśmy zapytać. Podcast chcemy robić. O, właśnie. Rozszerzać może tą ofertę. Wiecie co? Ja niby mam taki feedback od ludzi, że na przykład jak biegną na biegu, to coraz więcej ludzi, na przykład i ja z nimi biegnę, coraz więcej ludzi mnie rozpoznaje, albo mam feedback, że ktoś się kogoś pytał, ej, czy znasz ten podcast, to wszyscy, no jasne stary, no co ty, wszyscy znają, ale tu się okazuje, że tych ludzi jest 10 razy więcej niż mnie słucha. No więc jakby trzeba znaleźć jakieś kanały, żeby do tych osób dotrzeć. Wiesz, no nam się też wydaje, że już tyle razy coś się powiedziało i że już wszyscy powinni o tym wiedzieć, a jednak media, którymi się posługujemy, nie wiem, czy Facebook, czy Instagram, no działa na tyle wybiórczo, że mówię, my przez jakiś czas wstydziliśmy się na przykład promować prenumeratę, tak? No bo kurde, wychodzi na to, że my cały czas namawiamy ludzi, żeby kupowali ten magazyn, tak? No, a potem jest chyba naturalne. Ale potem się nagle okazało, że ludzie, którzy kupują, nie wiem, od 2-3 lat magazyn Ultra, dowiadywali się, że jest w ogóle możliwość kupienia, wiesz, wykupienia w prenumeracie. Nie trzeba chodzić po sklepie, tylko przychodzić to pocztą i nagle wielkie zdziwienie, kurde, no to szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej. Jędrek, tak jest absolutnie ze wszystkim. Tak jest na przykład z moim Patronite'em, ja też ludziom muszę przypominać, że jest. Tak jest z subskrypcjami na YouTubie na przykład. To jest, ja teraz trochę się zacząłem interesować tym światem i tam jest nagminne, że na przykład ilość wyświetleń filmu to jest, załóżmy, 10 tysięcy, a kanał ma 1000 subskrybentów. Ludzie nałogowo oglądają, ale nie zostawiają śladu. No właśnie, no. I też dlatego bardzo często w filmach YouTuberów, jak zobaczycie, non-stop oni przypominają, zasubskrybuj się, bo ludzie o tym nie myślą, a dla twórców jest to cholernie ważne, bo my tam przechodzimy przez kolejne progi, tam YouTube nam daje kolejne możliwości, czy monetyzowania, czy tam dopisywania, na przykład ostatnio się dowiedziałem, że po 5000 można na YouTubie jakby otagować kogoś. W komentarzu, czyli ktoś widzi, że ja o nim piszę, no to jak wiecie, to jest samo nakręcający się mechanizm. Więc to są takie rzeczy. I tak jest absolutnie ze wszystkim, jakby nam się wydaje, że to jest przecież oczywiste, a słuchaczom, czytelnikom trzeba cały czas przypominać, kochani, róbcie to i to, bo to i to jest dla nas super ważne, nie? No dlatego my na przykład jakiś czas temu odpaliliśmy tą grupę dla prenumeratorów, gdzie mówię, no czasem bywa tak, że właśnie mamy jakieś testy na sprzęty, czy jakieś wejściówki na jakiś bieg, czy po prostu chcemy się podpytać ludzi, którzy nas lubią, dobrze nam życzą, czego oni chcieliby w tym magazynie, czego oni oczekują, albo co ich denerwuje, tak? I wiadomo, no nie dogodzisz każdemu, tak? Bo to nie jest teraz tak, że ktoś napisze, a to ja chcę teraz 4 strony o Kindze Kwiatkowskiej, a ja wolę Kasię Solińską, nie? I 7 stron poproszę o Kasi, nie? To nie działa w ten sposób, ale jakby widzimy, czego ta społeczność oczekuje. No i mamy wrażenie, że to działa, tak? To mówię, no na razie w ten sposób jakoś tam hulamy, ale rzeczywiście no musimy się bardziej otworzyć na tak zwane nowe media, tak? To śmiesznie teraz brzmi, bo ja o tych nowych mediach od 2000 roku słyszę, tak? No tak, aż w końcu właśnie przyszedł taki moment, że jak ja na przykład teraz słyszę takie opinie, że 5 lat temu to spoko było założyć podcast, ale teraz już jest tak przesycony, że nie ma sensu, to samo z kanałem na YouTubie czy coś, ale moim zdaniem trzeba walczyć. To ja takiej osobie zawsze mówię, to dawaj, odpalaj TikToka. No przecież teraz, kurczę, no jeśli mówimy o mediach społecznościowych, no tylko najpierw znać pomysł.
Tak, tak. Bo... na wszystko trzeba mieć pomysł i to na każdą platformę trzeba mieć inny pomysł. I potem regularność i konsekwencja, tak? Oczywiście, przede wszystkim. Zwróćmy uwagę na przykład na Marka Rutka, nie? Tak. Który na TikToku, jak pamiętam, a ten sobie wymyślił na TikToku, nie? Ale on z zabójczą konsekwencją, ten jego majster, to ja się dziwię, że go tam jeszcze toleruje czasem w robocie, wrzuca te filmiki, jedne śmieszniejsze, inne mniej śmieszne, jedne czerstwe suchary. Ale z kolei dostałem odbiór na przykład też taki, napisała właśnie do nas dziewczyna, która zaczęła nas prenumerować, która mówi, że dowiedziała się właśnie przez filmy Marka Rutka o bieganiu w ogóle w górach, tak? I dla nas jak, no jak to? Kobieta nie wiedziała o bieganiu w górach. No ale ja pamiętam 6 lat temu, jak jechałem na, no nie, to było więcej trochę, na pierwszą łemkowinę 150, to ja myślałem, że tam wiesz, wystartuje, nie wiem, z 50 nas, nie? A potem się nagle okazało, że jest 300 osób, że miałem jakiegoś farta, wiesz, że był limit 300 i akurat mi się udało zapisać, tak? I otwiera ci się nowy świat, że on gdzieś ta rzeczywistość równoległa biegaczy górskich istnieje. No i tak jak mówię, no ta dziewczyna dowiedziała się od swojego syna, który obserwuje Marka Rutka. Ona zaczęła badać temat i mówi, kurde, to jest więcej osób takich, które biegają, wiesz, w terenie. Tak, więcej wariatów. No a my teraz mówimy o tym, to co James tu powiedział, że gdzieś szacuje się ten rynek na około 50 tysięcy osób. No właśnie. To jest niesamowite, powiem wam. To fajnie, fajnie, że mi to powiedzieliście. To jest motywujące bardzo. My przynajmniej my staramy się w to wierzyć. No i też ta liczba rośnie, bo sport się ciągle rozwija. Słuchajcie, dobra. Powiedzcie, jak to jest z reklamodawcami u was? Bo ja sobie tak myślę, tak, ja się kompletnie na tym nie znam. Ale gdyby tych wszystkich waszych reklamodawców tak wziąć, spakować i wrzucić w te cyfrowe media, to byłoby nieźle. W sensie robienie tych, jednak co by nie mówić, robienie cyfrowych mediów, krótszych form, wypuszczanych szybciej, to może być w samej produkcji kontentu tańsze niż robienie gazety. I teraz sobie wyobrażam, czy, jak myślicie, czy tych waszych reklamodawców namówilibyście na to, żeby tak samo inwestowali w kontent cyfrowy? Jak to wygląda? Wiesz co, oni od nas też wymagają tego. Okay. Oni od nas tego wymagają, tak. Bo dużo łatwiej jest pokazać wymierność Google Analytics, tak, statystyk Facebooka, Instagrama, gdzie no, ludzie, przed którymi oni są rozliczani, patrzą, ok, te cyfry robią robotę, tak? A teraz dużo trudniej jest przekazać, ale udaje się, mówię, no, nam dotrzeć, że co 2 miesiące 3,5 tysiąca osób zaangażowanych, tak? Tak. Czyli to nie jest, że ktoś kliknął, wiesz, tu, minęło, obejrzał przez, nie? 10 sekund. I... tak, tylko tak. Są to zaangażowane osoby i teraz jak mówiłeś o dotarciu. Tak. Nasz magazyn nie jest magazynem, który trafia zaraz do kosza. Tak. No nie, on jego się składa. Tak, tak, tak. Tak, ktoś komuś sobie pożyczył, wiesz, tak. Byliśmy zdziwieni ostatnio, jak na Olixie odkryliśmy, że właśnie jest któreś życie pierwszych magazynów Ultra. My co jakiś czas dostajemy pytania, czy można kupić pierwszy numer. No nie, nie można, ja szczerze mówiąc nie wiem, czy ja nawet mam... Ja mam jeden, schowany. Schowany, tak. Nie dam nikomu. I na początku, wiesz, gdzieś tam rozdawaliśmy też, ale nagle się okazało, że wiesz, że ludzie zaczynają to... trochę kolekcjonersko nawet do tego podchodzić, tak? No wiesz, no, to nie są obrazy Moneta, nie? Że tam się zarobi na tym strasznie dużo, ale widziałem ostatnio naprawdę za prawie 700 zł wystawioną całą kolekcję wszystkich magazynów. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ona... ale z pierwszym? Razem z pierwszym numerem, tak? Więc to warto dla samej... To byłoby grubo, tak? Tak. To ciekawe, że ci sponsorzy, w sensie reklamodawcy też wymagają od was działalności cyfrowej. W sensie to nie zależy im tylko na piśmie, ale również na waszej prezencji. Trzeba zawsze mieć w tyle głowy to, że taki reklamodawca zdecydowanie za treść internetową zapłaci mniej niż za treść, która jest w magazynie. Dlaczego która... właśnie? No to mi się wydaje od skali chyba MS zależy też, tak? No ja pracowałem wiele lat dawno temu u dużego wydawcy i pamiętam, też przechodziliśmy tą drogę, że była gazeta i wyobraźcie sobie, że przy dużym nakładzie środków i sił dopiero teraz, a to już minęło kilkanaście lat, te cyfrowe przychody zrównoważyły się z przychodami z papieru. To jest taka skala.
widzimy też na przykład przy biegach, które chcą się reklamować, tak? Ładują pieniądze w internet, prawda? To wszystko super fajnie działa, tak? No ale nagle okazuje się, że część pieniędzy, załóżmy, jest, nie wiem, gmina jest sponsorem, prawda? Dorzuca do tego. No i teraz zebranie i pokazanie z kolei tego tam u pana burmistrza, u pana wójta, no czasem jest dużo trudniejsze, bo no to są cyfry, tak? To nie są osoby, które, no tak jak marketingowcy działają, widzą te słupki i wszystko ten, że kiedy kładzie mu się na stole gazetę, to on w to wierzy. To widzi, że dotarło. To widzi, że dotarło, tak? On nawet nie pyta, jaki to ma zasięgi i tak dalej, tylko no jest papier, da się otworzyć, da się komuś pokazać, tak? No z komputerem no nie będziesz biegał, tak? W internecie mówię, no raz w tym okienku wyskakuje reklama taka, później w tym okienku wyskakuje inna reklama, a tutaj jest jednak coś stałego, no, może tradycyjnego, ale na razie działa cały czas. Fajnie, ciągle widzicie sens w każdym razie w utrzymywaniu gazety. Jest. Tak. Super. Posiadanie pracy dziennej i takiego hobby, jakim tak naprawdę jest magazyn Ultra, to nie przytłacza was? Nie jesteście wypaleni od czasu do czasu? Jak się z tym czujecie? Czy to... Wiesz co, znaczy, powiem ja, no bo ty nie masz etatu jeszcze. Tak. No, ale no to jest tak, że to są dwa światy. Mhm. I no idąc do pracy, no muszę się, znaczy muszę, no zajmuję się pracą, a czasami, nie wiem, no telefon odbiorę, jak trzeba coś na szybko załatwić. Ale to jest tak, że wracam do domu, czy gdzieś coś jak robimy wspólnie, no to tam to odkładam, telefonu staram się nie odbierać, no i zajmuję się tym, co lubię i co mi sprawia frajdę. I no kurde, i to no nie męczy tak bardzo, wiesz? Okay. Bo jeżeli coś, co cię kręci, nie wiem, znasz tych ludzi, no nie wiem, no nawet nie wiem, trzeba załatwić zdjęcie czy coś, mówię, kurde, nie, no to dzwonię do niego, pach, jest, słuchaj, tam był, no ostatnio szukaliśmy jakiegoś zdjęcia Nurbulla i mówię, kurde, ja gdzieś mi tam mignęło, szukam, znalazłem, nie, i Jacek mówi, ty, ale który to rok, bo nie mogę tego znaleźć, mówię, ty, o, 2018, no dawaj, szukam 18, nie, i znalazł, i słuchaj, no to jest tak, że no później trzeba pójść spać, obudzić się rano, mówię, no dobra, no to założyć tą koszulę, wyprasować i tak dalej. No ale wyskakujesz z tego i tak, no czasami jest też tak, że napiętrzy się. Tak. No i nie wiem, no zdarza się, że jest sobota wolno, nie? Tak więc można nie robić nic. A jak widzicie przyszłość waszego pisma w związku z tym? I czy wy się dobrze czujecie w tym zestawie, w którym jesteście? Czy myślicie o rozszerzaniu teamu? No napisałbyś coś? Ja? Nie, nie. Ola zrobi korektę. No to jak Ola zrobi, to spoko. A napisze za mnie? Jak myślicie? Słuchaj, musimy się rozwijać, rozwinąć. Na pewno nigdy nie będziemy, wiesz, wielką redakcją. Mhm. To będą raczej osoby, które gdzieś tam są w środowisku, które chcą współpracować. Nie ma z tego, to wiesz, my tu mówimy o reklamodawcach, rozmawialiśmy tak jakby tutaj, wiesz... No, wiem, worek pieniędzy przyjął. No po to się zajmujemy innymi rzeczami, tak. Bo no niestety jak gdyby to nie jest rzecz, z której można się utrzymać, ale nie ukrywamy, że widzimy, że gdybyśmy połączyli umiejętnie świat papieru ze światem cyfrowym, to szczerze mówiąc mam nadzieję, że nadejdzie taki dzień, że będziemy mogli się poświęcić temu, ale nie mając na to brzydko mówiąc wyżygu, tak? Tak więc do momentu, kiedy te racice jeszcze coś tam biegają i że nas to po prostu kręci, tak? No to na pewno będziemy to robić. Dobra, a sportowo jesteście w stanie coś robić w życiu jeszcze poza pracą własną ultra? James, trenujecie coś? No James to teraz druga młodość. Zaczął trenować wreszcie. Mogę powiedzieć? A zaraz ty uzupełnisz. Jak ja poznałem Jamesa, to jest codziennie rano, tam załóżmy, wiesz, no dobra, już co do minuty nie ten, ale 6 rano wybieganie, nie? James wychodził na takie, jak ja kojarzę, 6-7 kilometrów. James biega po bułki, zaczęło jego prywatny profil, tak, że
wychodził, biegał i żona mówi, tak rano wychodzisz, to przynajmniej, żeby coś z tego było, tak, no to wracając przebiegał przez sklep, kupował bułki, tak? No i pamiętam, ty zawsze te 6-7 kilometrów miałeś taką pętelkę, nie? A ja wtedy trenowałem, mówię, kurde, co on z tych 6-7 kilometrów tam będzie chciał, wiesz? No nie będzie jakoś, wiesz, super szybko biegał, jak na amatora, tak? Bo oczywiście, wiesz, no nie będziemy się ścigali tutaj z zawodowcami, jesteśmy podstażowymi amatorami, nie? No a teraz pan James. Tak. Z Łukaszem Baranowem zaczęli rozpisywać, znaczy Łukasz zaczął Jamesowi rozpisywać treningi, a ten z tą konsekwencją żelazną, co to zawsze, wiesz, o godzinie 6 rano wychodził, no realizuje po prostu wszystko co do joty. Jak ma zwolnić na zaciągniętym hamulcu, biegać, biega na zaciągniętym hamulcu. No i teraz efekt jest taki, że ja tam będę... Że biega dychę 35 minut? Nie wiem, ile teraz biegasz dychę, wiesz? Nie wiesz. Nie wie, on jeszcze teraz nie wie, bo na razie nie może biegać szybko. Nie mogę szybko jeszcze. A, okay. Nie wiem, do czego się szykuje, szczerze mówiąc, bo tego nie chcę zdradzić, jak ten plan treningowy. No ale na przykład ja widzę teraz mega progres, tak? Pamiętam jak... Tam... Ale mój czy swój? Twój. A, mój. Twój, dobrze, no mój to regres, tak? No ale pamiętam, że przyjeżdżaliśmy, jak ty tak twierdziłeś, że jesteś w formie biegowej i tu dawaj teraz pod tą górkę, nie? No i pod tą górkę, wiesz, już te cycki, tu wszystko mi się, wiesz, tam trzęsie i na końcu tego, jak taki grubas ten, a teraz jak pojechałem ostatnio, to no nie do zatrzymania, tak więc... Super. Byłeś na rowerze jechałeś wtedy. Kiedy? Ja biegałem. Nie, panie, po tych twoich okolicach na rowerze to jeszcze gorzej. Tam tyle piachu. Nie, no jak ja byłem u ciebie, to wtedy. To ty, Jędrek. To ja nie ten. A ja tak jak... Na Zuka się zapisałeś, tak? Kolega przepisał na mnie pakiet. Okej. Okay. Bo jest dokładnie w takiej samej sytuacji jak ja. Czyli wróciło mu kilka kilogramów. Na roztrenowaniu jest teraz. Nie, trenuję, ale słuchajcie, trenuję i łapię kilogramy. Ja mam dokładnie teraz tak samo, ale co śmieszne, tutaj przed wejściem do studia rozmawialiśmy, ja w maju coś tam jeszcze biegałem, że nawet w tym swimrunie, którym się zajmuję, udało mi się podpiąć pod mocnego zawodnika i mówię, tam na lince się biegnie, no ale byłem w stanie przerobić w tym terenie naprawdę szybkie bieganie. Od tego momentu odpuściłem, bo poświęciłem się ultra. Odpuściłem. Nie, zmęczenie organizmu. Kiedyś przeczytałem, Krzysiek Dołęgowski miał takie fajne spostrzeżenie, nie? Że mówi, że on tak sobie rok trochę mocniej potrenuje, potem rok odpuszcza, tak? Żeby się. Nie wiem, czy to prawda, ale tak przynajmniej napisał. Ja też tak sobie spróbowałem i to w moim wypadku zaczęło działać. No w tym roku powinienem zacząć trenować i zapisałem się, no mówię, przepisałem się na tego Zuka. Kurde, to jest ciężki bieg. Bo ja byłem kilka razy. Nie miałem okazji skończyć nigdy tego. A jedziesz teraz? Startujesz? Nie. Jeśli już to pojadę robić tego live'a. Ja za ciebie live'a zrobię, ty pobiegniesz. Powiem ci. No nie, wyszedłem dzisiaj pierwszy ciągły bieg, pierwsze jakieś tam 11 kilometrów, bo teraz ja zacząłem biegać tak jak ja, że sobie wychodzę i wiesz, 4-5 kilometrów biegam, ale jak mi jest tym super, że nie mam żadnego ciśnienia, że nie muszę, wiesz, tego robić, no ale jak już się zapisałem na ten bieg, to trzeba coś ze sobą zrobić. No i to jest niesamowite, że biegałem i wszystko mnie bolało, nie? I mówię, kurde, nie, po prostu te kontuzje, odnowiło się to wszystko, zapisałem się. Samo uzdrowienie człowieka. To tak jak się zapiszesz do dentysty, też już zamiast poleć. No, dokładnie, tak więc zapisujcie się na biegi, planujcie swoje kalendarze, tutaj taki przekaz. Po pierwsze, bo teraz jest taki trudny moment, że organizatorzy biegów zauważyli, że wszyscy na ostatnią chwilę się zapisują. Biegi się odwołują, bo... No bo tak, kurde... sam wiesz jak ciężko, że co, ludzie mają usiąść w grudniu i ułożyć sobie cały rok. Ja kiedyś tak zrobiłem, to wiesz, z 5 biegów pobiegłem jeden. No, no kiedyś tak to... się ludzie zapisywali. No ja wiem, tylko że ludzie się już nauczyli, że to jest po prostu trudne. Potem co zrobić z tym pakietem? No robota ze sprzedażą, z przepisywaniem, wiesz. No tak, ludziom tak się nie chce. No trzeba wybierać takie biegi, gdzie wiesz, gdzie można przepisać pakiet. No tak, ale to jest, zresztą wiesz, zauważ, jak to się zmieniło. No. Kiedyś nie można było, tutaj straszne, wiesz, restrykcje były, halt pod, wiesz, tak, notarialnym tym, że nie przepiszemy, a teraz nagle wszyscy już zaczynają się otwierać na tego typu działania również. Fajne by było, jakby te biegi się dogadały i można było przerzucić pakiet z jednego biegu na drugi. Ale masz takie sytuacje w ramach danych serii biegowych. Znaczy w ramach festiwalu.
Nie, no, w ramach serii też można, znaczy, tak? Festiwal też, ale na przykład wiem, że właśnie Garmin Series generalnie robią tak, że nawet jeśli w triatlonie nie możesz wystartować, bo też robią imprezy triatlonowe, możesz się przepisać na dowolną ich imprezę organizowaną w danym roku. Tak więc bardzo uczciwe, wiesz, no podejście do... No tak. A w biegach górskich są takie akcje, że to jest możliwe? Coś wiesz na ten temat? No to oni robią biegi górskie. No, tak. Robią, ale wiesz co, zastanawiam się, bo rozumiem, że twoje pytanie było, czy między organizatorami, tak? To by było dziwne. Była taka sytuacja, była, z tego co pamiętam, była jakaś taka sytuacja chyba przy Duchu Pogórza, który się nie mógł odbyć i była możliwość przepisania na Ultramaraton Magórski. Tak? Ultramaraton Magórski? Tak, jest Magórski. No. Jest Magórski. Tam ekipy się, tak mi się wydaje, że tam ekipy się znają, oni sobie wolontariacko też pomagają, tak? I była taka możliwość, że można się przypisać. No chyba, że też jeden organizator robi kilka biegów, nie? To wtedy to naturalne, no tak. Nie? No tak, 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 tak. No, w każdym razie ten cały proces wyboru tych biegów jest skomplikowany. Ja się nie dziwię, że ludzie zostawiają to na ostatnią chwilę, bo zawsze tam jakieś miejsce się zwolni. No a jak się nie zwolni, to... Profesjonalni biegacze planują swój cały kalendarz rok do przodu. No ale profesjonalni... proszę was. Też jesteśmy profesjonalni. Ale ty już biegasz na takim poziomie, proszę pana, że wiesz... Do kogo mówisz, przepraszam? No, ja widziałem tam te... Co ty widziałeś? Odczyty. Jakie odczyty? Zegarka, statystyki. Ale że tam... jakie? Że co ja biegam? Maraton w 3,20? No, zrzuciłeś trochę kilogramów i zacząłeś biegać. Ale też, poszedłem na roztrenowanie i jak na pana w moim wieku przystało, od razu mi skoczyło, wiesz, kilka kilo do góry. Straszne to jest, kurde. Mam ten ból. Masakra. Tyle się narobiłem, żeby zrzucić, a teraz w miesiąc, wiesz. Szeleszcze, jak mówimy tutaj o diecie, James dostał prezent ostatnio. Proszę. Co dostał? Od kogo? Adrenaline. Takie dostałeś te? To, no akurat trzy są. Tak. To daję. Znaczy wiesz, mogę dać tobie, ale ty nas poczęstuj. Jako gospodarz. O. A propos roztrenowania, nie? O, choineczką, no proszę, waszą stronę. To jak gwiazdy biorę. Mam jeszcze do was pytanie o okładkę. Mi się wydaje, że okładka jest kluczowa. To jest tak jak, nie wiem, thumbnail i opis na YouTubie, to dla was pewnie okładka jest kluczowa. Czy to rzeczywiście jest tak, że w procesie powstawania pisma okładka to jest jakby zupełnie osobna rzecz, którą się zajmujecie przez dłuższy okres czasu, czy okładki nie przysparzają wam żadnych problemów, one powstają naturalnie? Ile dyskusji było, ile wersji, o Jezu. Każdy, wiesz, z okładką chyba nigdy się jeszcze nie zgodzili. Nie było tak, żebyśmy się zgodzili, dlatego powiem teraz, okładka, pamiętaj, że w gazecie też jest elementem reklamy czasem, tak? Wiesz, my akurat nie staramy się nie robić tego tak, że wiesz, firma X, tak? Że jeśli nawet ta firma chce się pojawić, no to jakby jest zamawiana sesja, tak? Ona jest robiona trochę bardziej artystycznie, tak? Żeby to nie była chamska reklama. Ale tak? To ciekawe. Reklama się pojawia na zdjęciu, czy w opisie artykułów? Który... No widzisz, nawet się nie zorientowałem. Nie, nie zorientowałem się, zaskoczyły. Znaczy, że robimy to... Dobrze robicie, tak na miękko. Robimy to dobrze, bo nie chcemy, żeby to po prostu, wiesz, no było tak, rażące, ale mówię, no my tego też nie ukrywamy, tak? Okay. Ale czasem zdarzają się okładki, że po prostu my bardzo chcemy, żeby ktoś na danej okładce się pojawił, no i wtedy zaczyna się największy problem, tak? Bo? No bo wiesz, to zdjęcie fajniejsze, tamto zdjęcie, ten chce w niebiesko, ten na czerwono, ten chciałby... A to jak czarne, no to się źle drukuje, bo duży kolor i tak dalej. Tak, no. Albo wiesz, jest super zdjęcie, ale na przykład już go nie da się w żaden sposób przekadrować i pojawią się napisy, nie wiem, logotyp zakryje coś, tak więc to są też tego typu rzeczy. No ale teraz mamy o tyle łatwiej, że jak my już jesteśmy, że przeciągamy tą strunę między sobą, tą linę, I żeby nie doszło do jakiejś tutaj, wiesz, scysji redakcyjnej, no to jest zawsze, dobra, wrzucamy na grupę i niech oni prenumeratorzy zdecydują, tak? No proszę. I co, tam też wtedy wojna jest? Nie, no nie? Ludzie, wiesz, no, proponują ten i do tej pory chyba były trzy takie sytuacje, tak więc to prenumeratorzy wybrali, zdjęli z nas ten ciężar, tak? Ale mówię, no jak mówimy o okładce, to rzeczywiście jest też ten element, że
część naszej dystrybucji, tak, no w Empiku, no czyli jak chodzisz, czy w Empiku, czy w innych kioskach, to kioski to się nazywa teraz? Saloniki prasowe. Saloniki prasowe, w innych salonikach prasowych. To to jest rzeczywiście to, co ma ciebie przyciągnąć twoją uwagę. I na przykład był taki moment, że podchodziliśmy bardzo idealistycznie do tego, że niech to będzie po prostu piękne zdjęcie, niech jak najmniej napisów tam będzie. No ale potem nagle ludzie stawali, patrzyli, piękne zdjęcie, ale co to jest? Ale widać tylko 20% od góry. A tym bardziej, że wiesz, że widać tylko od góry i nagle to musieliśmy przemodelować i wrócić z kolei do pierwotnej wersji, gdzie były jakieś tam zajawki, tak? No bo... Na górnym pasku gdzieś? Tak, tak. Na górnym pasku, no tak. I tam jest, masz ten najnowszy numer. Tak. A, od tego wprowadziliśmy, rzeczywiście tam pasy, ponieważ ultra to już nie jest tylko bieganie ultra, tak? To jak gdyby staramy się rozszerzać o inne dyscypliny, które wytrzymałościowe, o outdoor, tak? O spektrum zainteresowań naszych odbiorców, no bo rzeczywiście ile można czytać tylko i wyłącznie o bieganiu, tak? To ci nowi, którzy dochodzą, no to dla nich to jest fajne, nie? Ale jak gdyby pamiętajmy, że są też osoby, które czytają ultra od dłuższego czasu i na przykład są osoby, które nie biegają już ultra, a czytają ultra, ale... Interesują się. I się tym interesują i dlatego teraz, wiesz, no był wakacyjny numer poświęcony dzieciakom i tego, co wiesz, sam widzisz, jak ultra się wyjeżdżają, właśnie, wiesz, karawaning, namioty, wspólne spędzanie czasu, uczenie dzieci tego, co my robimy, tak więc staramy się też tym podążać, tak? Był outdoor, czyli właśnie to, czym się wszyscy interesujemy, tak? Wyprawy biegowe, no i nagle się okazuje, że musisz mieć śpiwór. No, co wspólnego ma śpiwór z bieganiem? No, to, no dużo. Że każdy biegacz ma w zasadzie śpiwór, tak? Bo jedni, wiesz, potrzebują do namiotu na minus 20, inni, żeby na karimacie w hali gimnastycznej się gdzieś tam przepać przed biegiem. Tak więc mówię, no pootwieraliśmy się też na tego typu tematy. Ale tak, okładka, no tak jak mówisz, jest jak gdyby zawsze odrębną rzeczą, plus później, wiesz, wewnętrzne okładki, ostatnia okładka. Ale też staramy się, żeby nawiązywała do treści, która jest, do tematu przewodniego, też nie wybieramy jej tak zupełnie przypadkowo. Tak, to, żeby to nie jest też tak, że na przykład, wiesz, ktoś się chce pojawić na okładce, mamy cały numer przygotowany po coś, no jeśli to nie pasuje, no to nie, to ludzie wyczują, że to jest sztuczne, tak, i że to zostało doklejone tylko po to, żeby, wiesz, 5 zł zarobić, to jakby, no, to w ten sposób nie działa. No, ja u was bardzo lubię sprzęt, jak sprzęt się pojawia, bo ja sobie mam taki szybki przegląd tego, co się pojawiło. To jest fajne. I strasznie wam zazdroszczę jednej rzeczy. Jak na przykład czytam wywiad, co mnie interesuje. I czytam wywiad. I jak sobie wyobrażę, że na przykład ja w takiej formie miałbym prezentować wywiad, to czuję... Ostatnio specjalnie kupiłem numer ze względu na Dorotę Szparagę, bo z nią rozmawiałem. I tak sobie czytam ten wywiad, który ty przeprowadziłeś. I jak czytam ten wywiad, to tak czuję, że mi spada takie, i sobie wyobrażam, że ja to robię, że mi spada taki ogromny ciężar, bo ja mam kontrolę nad każdym słowem i nad każdą kropką. W sensie, że ja mogę zredagować to dokładnie tak, jak chcę, żeby było, bez strachu o to, że tracę jakąś autentyczność, albo że na przykład, no gdybym ja to samo zrobił w podcaście, to by było cięcie co dwie ramki, nie do słuchania. Więc tego wam kolosalnie zazdroszczę. W sensie, to, z mojej perspektywy, to jest takie prostsze i macie pełną kontrolę nad tą treścią. O! No opowiadaj teraz. Słuchaj, ktoś w rozmowie, dlatego na przykład ja w ultra bardzo lubię to, że jak wyjazdy. Wyjazdy i porozmawianie z kimś. Niestety jak jesteśmy, wiesz, no też ograniczeni czasowo, ale do każdego numeru przynajmniej staramy się jeden, dwa takie rozmowy, gdzie, wiesz, no my byliśmy, nie wiem, Ola była, ktoś z nas był i z tą osobą rzeczywiście fizycznie rozmawiał, tak jak my teraz, tak? Bo są to dużo ciekawsze rozmowy. Niestety pandemia trochę wymusiła też rozmowy online, tak? I nagrywanie w ten sposób. Jest to dużo trudniejsze odarte gdzieś tam z jakichś rzeczy, ale jakkolwiek, w szczególności właśnie jeśli ludzie na przykład udzielają odpowiedzi, nie wiem, mailem, rozmowa jest nagrywana i tak dalej,
czasem coś powiedzą i nagle czytają to. O. Ja tak powiedziałem? A. Nie, no powiedziałeś, przecież jest. Nie, no. Nie, ale to nie o to chodzi. Chodzi ci o to, że jest dużo zwrotek po prostu. Tak, że, tak nie, że no, nie jakby akceptują wiesz, wam to są rzeczy, tekstów. Które oddajemy do autoryzacji. Tak. Wiesz, no ty masz z kolei, ty nie wysyłasz podcastu do autoryzacji. Czasami wysyłam. Wysyłasz, tak? Czasami tak. Ktoś prosi. Tak. No dobra, ale to tu wiesz, no wysyłamy i ludzie są zdziwieni już nawet, no bywały takie, że też formą, tak? Bo na przykład no, ze dwa moje wywiady chyba się nie pokazały. Po prostu rozmówca nie chciał, bo twierdził, że to jak gdyby nie, to nie jest on, nie? A mnie też zależy, że wiesz, no ja ciebie tak widzę, bo to, no ja ciebie zaprosiłem do tej gazety, chcę cię przedstawić, jak ja widzę, ale chcę cię przedstawić uczciwie, tak? Tak więc jeśli ty się nie czujesz, że to jest, że to nie jest okej, no to nie, to nie publikujemy tego, tak? Pamiętam rozmowę, nie wiem, z Kasią Wilk i Kaśka się cały czas pytała, gdzie jest ten dyktafon, tak? Wiesz, daj mi spokój z tym dyktafonem, no przecież ja chcę z tobą pogadać, nie? Pojechaliśmy na skitury, wiesz, tu kanapka, tu wiesz, jakieś tam piwko, no, a ona przez cały ten dzień mówi, ty no Jędrek, no gdzie masz dyktafon? Bo ja już się głupio czuję, bo gadam, przecież ty nic nie zapamiętasz. Ja mówię, Kaśka, wszystko zapamiętam. No wiadomo, że później nie pamiętam daty jakiejś, wiesz, które no miejsce, ale to jest dość proste. Ale żeby tak. Oddać klimat, no się da, no, najtrudniejszą rozmową, jaką przeżyliśmy, no to znaczy tam do spisania, no to chyba ostatnia z wyjazdu z Mirkiem Bienieckim. To ty mówisz, że głowa bolała na drugi dzień? Głowa bolała na drugi dzień i rzeczywiście ciężko było poskładać te fakty, no ale wspólnie razem z Mirkiem tak, udało nam się otworzyć tą rozmowę w saunie w Bali. Piękny widok na Małe Jasło, tak więc wiesz, no, sam rozumiesz, że znaczy, to jest wtedy dużo fajniejsze niż no ja wiem, no tutaj, ja też dlatego nie robię nagrań zdalnych. No. W pandemii miałem kilka przypadków z tobą również. Tak. Ale dokładnie z tego samego względu, bo to jest zupełnie inna energia. No. Ale nie pamiętam pytania teraz, szczerze mówiąc. Nie, pytanie było takie, czy mamy kontrolę? No nie, bo to zawsze wiesz, kontrola, znaczy, możemy ugładzić coś, albo nam się wydaje, że ugładzić, a właśnie osoba, której dana rzecz dotyczy, w ogóle tego nie czuje, tak? No i my musimy dojść do momentu, żeby wszyscy byli zadowoleni. Zadowoleni, tak? Znaczy, ja patrzę na to z dwóch stron. Po pierwsze, wiesz, u mnie największy problem jest to, co teraz robię, czyli się zacinam i nie potrafię powiedzieć, to w piśmie ja po prostu piszę zdanie od nowa, pytanie piszę od nowa. Dlatego ten podcast już od 3 lat robimy, nie? Tak, rozumiem cię doskonale. Nam się wydaje, że jesteśmy tacy elokwentni, a potem No właśnie, no właśnie, ale nie wiem, jakoś się słuchacze chyba przyzwyczaili do tego, więc się cieszę. Także no tak, no nie, no macie jednak troszeczkę tej wolności więcej, ale rozumiem te w przód i w tył, te poprawki. Ja miałem przypadek, że jedna osoba już, właściwie materiał był skończony, jedna osoba powiedziała, że nie chce tego emitować. No i oczywiście kilka osób mi odmawia, dlatego że nie czują się pewnie, nie chcą usłyszeć swojego głosu zarejestrowanego. I o ile właśnie w piśmie pewnie by to wyszło, bo miałyby wgląd, mogłyby poprawić każde słówko. Ale już ze zdjęciami jest tak, że wiesz. No, jakie ze zdjęciami? Kurde, to nie ja. To nie ja. Naprawdę? Ja. No nie, no to jest tak jak na Instagramie, wiesz, no bardzo często ludzie patrzą i no wiesz, no sam na randki już dawno pewnie nie chodzimy, no ale wiesz, no jak to było na randkach internetowych, tak? Ty chodziłeś na randki internetowe? Nie, że tak. Wow. Na co? Super. Ja też. Jak wyłączę opowiem. Ja też, no, to opowiem. Tym kciukiem tak robiłeś? Nie, to nie, to nie lata. Nie czas Tindera, nie? Ale właśnie, wiesz, no ludzie prezentują się, no ja też mam takie zdjęcie, wiesz, chyba z 10 kilo lżejszy jestem. No tak, tym. To taki mam być. I ludzie tacy okay. Chcą być, nie? Okej. Tak więc ze zdjęciami, no tak bywa, tak jak ty mówisz, że ludzie nie chcą słuchać własnego głosu, tak. Bo to jest, nie? Że jakby własny głos, jak odsłuchujesz, słyszysz go w ogóle całkiem inaczej niż jak mówisz. To jest jeszcze coś innego. Mam wrażenie, że niektóre osoby, słuchając tego podcastu, one mają wrażenie, że jakby, że wypadną gorzej niż ten podcast brzmi finalnie, ale nie doceniają tego, że jakby, żeby ten podcast wyglądał, czy brzmiał tak jak brzmi,
to potem jest wsadzone w to dużo pracy i mi jest bardzo ciężko wytłumaczyć osobom, które odmawiają podcastu, że słuchajcie, nagramy coś, ale ja naprawdę jestem w stanie to wyczyścić, podczyścić, tak, że będziecie zadowoleni. Poza tym zawsze macie wgląd, możecie autoryzować, możemy coś wyrzucić, jakieś treści, jeżeli wam się nie podoba. No ale czasem nie udaje mi się przekonać, no niestety. Jest kilka takich osób, zresztą osób ważnych, o które się słuchacze dopytują. No słuchaj, Jacek Deneka z nami też nie chce, znaczy nie to, że jest obrażony, ale on twierdzi, że on robi zdjęcia. Podejrzewam, że o Jacku mówisz tutaj między innymi. Akurat mam w głowie kogoś innego, ale Jacek owszem, kochamy cię Jacusiu, odmówił nam. Tak. Znaczy nam, mi odmówił też. Też nie chciał. No, Jacek mówi, że robi zdjęcia i zdjęcia mają tak, a z drugiej, za niego. A z drugiej strony osoby, które go znają, uczynować. Stary, nagraj podcast z Jackiem, bo on tyle przeżył, on ma tyle historii. No, tak. No ale nie chce chłopak. No. A powiedz mi, spotykasz się, no bo ty jesteś taki trochę, teraz zobaczymy, czy się zaczerwieni. Rich Roll polskiego ultra, nie? O stary, aleś mi dowalił. No ale jesteś trochę, nie? No, Rich Roll polskiego ultra. Nie, tak pozytywnie. Pozytywnie, nie, no ja uwielbiam. Tak, gość jest wspaniały. Nie, no do Richa to mi daleko. Polskiego ultra, wiesz co? A ta kamera zobaczy, że się trochę zaczerwieniłeś, czy nie? Tak, zobaczy, ta zobaczy. Wiesz co, nie wiem, Rich teraz tak odpłynął już od kilku lat, zupełnie odszedł od sportów i zupełnie zmienił tematykę swojego podcastu. Ale tak, on jest gdzieś dla mnie dużą inspiracją, ten facet, no, bardzo. Ale ja też będę chciał odchodzić od ultra, także... Może na minę teraz też pakować, tak? Może ten. Znaczy ja też będę chciał zmieniać troszeczkę formułę podcastu, bo... No bo ile można gadać o bieganiu, to jest to, co ty powiedziałeś, no. To co, teraz karawaning? Karawaning. Vanlifing. Vanlifing. Nie, no troszkę wszystkiego. Chciałbym więcej o podróżach na pewno rozmawiać i o ekstremalnych eksploracjach i przygodach i tego typu rzeczach. No, to mnie osobiście bardzo interesuje. Więc a to tak. Sam byś chciał pojechać, czy z osobami, które gdzieś tam coś zrobiły? Takie to znaczy, wyjątkowe tak, ja sam też mam plany, natomiast nie, no żona mówiąc wie? O podcaście, żona wie. Natomiast mówiąc o podcaście, to tak, może nawet w czwartek przyjedzie taki fajny rowerzysta, który wygrał kolosy w tym roku, także... Kto wygrał kolosy? Właśnie o rowerach, ja nie miałem jeszcze ani jednego rowerzysty. Kurde, a masz, wiesz, masz tylu ultrakolarzy już nawet no. Idąc z tym tropem. No tak. I to są niesamowite historie. Jak niektórzy z nich zakładają sobie gorset na szyję, no bo to jest, kurde, mega obciążenie tutaj dla szkieletu, dla tych mięśni, ale jest federacja, która nie pozwala na te gorsety. Okej. Okay. Ale chłopaki to obeszli. Co zrobili? No co? Laso taśmą przykleili tutaj od kasku aż do siodełka, no i był już wymieniony, że mógł jechać. Ale właśnie jak słuchałem tej opowieści, prawda, i on jedzie i nagle mu głowa odpadła, nie? No jak odpadła? No po prostu wiesz, mięśnie odmówiły posłuszeństwa, głowa opadła, no to żeby mógł kontynuować wyścig, podkleili mu po prostu laso taśmą. Odlot. A po asfalcie, tak? Tak. No. No ale to są też niesamowite rzeczy. Teraz będziemy pisali o ciekawej akcji. Gość hulajnogą chce zdobyć diadem. A zresztą ty byłeś w tym przecież, w jury tego konkursu. Tak. Paweł Kalinowski, tak? Dobrze pamiętam? Nie pamiętam. Tak, Paweł Kalinowski, który na hulajnodze... I ja do tego podchodziłem tak sceptycznie, powiem ci szczerze, ale porozmawiałem ja z Pawłem. Też. Kurde, jest Zajawkowicz, patrzysz na tą hulajnogę i jak on zaczyna opowiadać, mówię, jak tam... Startował Wisła 1200, jeśli dobrze pamiętam, czy tego typu wyścigi. I się pytam, mówię, no jak tam przez innych biegaczy? Mówi tak, no organizator był trochę na mnie wkurzony, bo wiesz, tu wielki wyścig rowerowy, a co jakiś dziennikarz, ktokolwiek się pojawi? O, dawaj tego z hulajnogą. Rowery, nieważne, nie? Dawaj no tak. Tego na hulajnodze. Śmieszne, bo coś nowego. Bo coś nowego. A mówi, a potem wiesz, że ludzie patrzyli i sprawdzali odczyty z GPS-ów, czy tam wyniki, żeby nie być gorszym od tego na hulajnodze. No bo to potem obciechowo tak przyjechało. No tak, tylko że on tą hulajnogą chce w góry lecieć. Ja się zastanawiam, jak on sobie tam poradzi.
No to jest terenowa hulajnoga. No tak, jest bardzo nisko zawieszona. Mhm. Korzeń, kamień i... No tak, to mówi tutaj, że będzie musiał nosić, tym bardziej, że na terenie części parków narodowych nie można jeździć. Mhm. Tak? Mhm. Tak więc będzie to po prostu nosił, ale właśnie mówi na przykład, że jego inspiracją była Korona Gór Polski na rowerze zdobyta przez Agę Korpal. Super. No bardzo, ja jestem bardzo ciekaw tego jego projektu. Jakoś ja też sceptyczny jestem dosyć do tego jeżdżenia po górach hulajnogą. Czy to nie będzie po prostu udziwnione na siłę, ale... Trochę jest, ale to nie jest bieg. Nie, nie, ja wiem, to jest całkiem, wiem. To jest całkiem inna czasoprzestrzeń, bo on wręcz mówi o tym, w hulajnodze na rowerze jedziesz, przejechać, dobra, będę wracał jeszcze tam raz, zobaczę, nie? A na hulajnodze jedziesz te tam maksymalnie 20 na godzinę i w każdej chwili ktoś robi, patrz, gość na hulajnodze, nie? No to hamulec, schodzisz, wiesz, rozmawiasz, mówi, dzieje się wszystko tu i teraz, tak? Całkiem inne poznawanie świata. No tak, to jest tak jak biegacze trailowi to samo mówią o rowerach. Rowerem to weźmiesz, przejedziesz, a ja się zatrzymam, pogadam, przybiję piątkę. A później turyści na Tatromaniaku mówią, o ci to biegną i co oni tam widzą. Sami by chcieli. To już jest zazdrość. To już jest ty zazdrość. To owszem, ja to powiedziałem. Ultra mówi, że na Tatromaniaku są tam... Przestań, bo tam rzeczywiście, tam to, takie czasem dyskusje są, że to lepiej wyłączyć tego Tatromaniaka. No ale to jest, wiesz, no to widzisz, a ty chcesz docierać do 40-50 tysięcy biegaczy górskich. No ale to nie są biegacze górscy. No dobra, ale to wtedy co ty byś miał też? Skala. No, ilość zażaleń, ilość wiesz, innego spojrzenia. Na... Pracuję nad tym, żeby nie czytać komentarzy. No. To jest my taki... czytamy, nawet pisujemy. Nie, nie, no tak. Na szczęście ja mam bardzo mało hejtu i rzeczywiście na większość staram się odpisywać, ale jak są komentarze nieprzychylne, to albo kasuję, albo zapominam, że przeczytałem. O, kasuję. Kasuję. Na tak? YouTubie na przykład. Tak? Tak, tylko. A jakie są nieprzychylne? A różne takie jakieś głupoty, wiesz. No dawaj. Nie, no nie pamiętam teraz. Mhm. Ale takie głupie zaczepki. Jak skasowany, to nie pamięta. To takie głupie zaczepki. Mhm. Wiesz, no bo niestety z morą tych mediów jest to, że każdy napisze, nawet jak ktoś jest miły i chce napisać dobrze, to napisze to za szybko i napisze to bez empatii. Mhm. I napisze to tak po prostu, że nie wiadomo, o co mu chodzi. Przyczepia się. Wiesz, on chce się czegoś dowiedzieć, ale ty to czytasz i myślisz, gościu, nie czepiaj się. Mhm. Więc o, takie drobiazgi. Kurde, patrz. Skasowałeś kiedyś jakiś komentarz? Nie. Też nie. Skasowałem. To już tak ten. Nie, znaczy ja wychodzę z założenia, że to co ja produkuję, to nie jest to, żeby ktoś źle o mnie mówił, to kompletnie nie o to chodzi. Tylko po pierwsze, żeby nie promować tego typu zachowań w internecie. Po drugie, ja uważam, że jakby chcę stworzyć przestrzeń, która jest przyjazna dla odbiorców. Więc ja nie chcę, żeby ktoś inny czytał komentarze i natknął się na takie coś. To kompletnie nic nie wnosi do dyskusji, zupełnie. To jest fajne i na przykład ja zauważyłem, po sobie widzę, nie? Odpalasz pierwszą stronę Wirtualnej Polski i tam to z prawej strony, nie? Zginęła, zadźgany, zdradziła, wybuchło, najgorsze. Tak. Total, jak gdyby, disaster, nie? I my też, jak gdyby, tutaj się kierujemy w Ultra, że nawet jeśli są jakieś tam, wiesz, porażki, ludzie opisują i tak dalej, to ej, każdy ma prawo, wiesz, do błędu, do choć nie była sytuacja, gdzie tam ostro też postawiliśmy się ze śmieceniem, tak? No są jednak jakieś tam, jest kodeks Bushido, że no w górach się nie śmieci, tak? I tu mamy jakąś taką... Jasna sprawa, ale tak, no ja jestem za... Walczę z tymi komentarzami zdecydowanie. No. Zresztą obserwowałem ostatnio ciekawy proces, bo obserwowałem taki podcast, który zaczynał funkcjonować. Głównie się skupia na YouTubie i miał bardzo mało subskrybentów, natomiast wiem, że osoba, która wypuszczała ten podcast, płaciła Google'owi za po prostu rozpropagowanie tego podcastu w sieci. No i czym to się kończy? To się kończy tym, że dany content zaczynają oglądać ludzie kompletnie niezwiązani emocjonalnie ani z tym facetem, ani z gościem, z niczym. W związku z czym pierwsze komentarze, które były pod tymi filmami, są po prostu straszne.
Jak on wygląda? Jak on mówi? Co to w ogóle? Co to jest? Z czym do ludzi? No naprawdę, koszmar. I widzę teraz, że z biegiem czasu, jak on zyskał już trochę subskrybentów i troszeczkę swoich, to że to maleje, że ilość tego, tych komentarzy... Trafił już na swoich. Że trafił trochę na swoich, tak. Że też inni, którzy na przykład wchodzą i patrzą, że nie komentują jako pierwsi, to że już... Przechodzi im. Jak usłyszą, jak zobaczą trzy pozytywne komentarze, to już nie napiszą sami hejtu. Także no to tak działa w taki... A powiedz, a ty sam komentujesz właśnie tak. W mediach społecznościowych? Bardzo mało i kiedyś zwracałem mniejszą uwagę na to, co piszę, a teraz zwracam coraz większą i jak komentuję, to staram się tylko pozytywne rzeczy pisać i w miarę możliwości tak, że żeby właśnie ta druga osoba dobrze to odczytała, tak jak ja chcę, i na to naprawdę trzeba poświęcić trochę czasu, i nie zawsze mi to wyjdzie. Mhm. Nie zawsze mi to wyjdzie. Ty komentujesz? Zdarza mi się, no. Ale ja komentuję po to głównie, żeby, nie tam, żeby się wypowiedzieć, tylko żeby wesprzeć dany kanał, bo wiadomo, że to tam powoduje, że zasięgi się zwiększają, coś tam się kręci. Znaczy, wiesz, zasięgi zasięgami, no ale za tymi zasięgami stoją też ludzie, którzy po prostu to wrzucają i chcą mieć jakiś feedback, zwrotkę z tego, czy to, co robią, jest dobre. Jest fajne, tak? I wiadomo, wiesz, no można dać kciuka w górę, można dać uśmieszek, serduszko i tak dalej, ale jednak słowo ma znaczenie, tak? Tak, absolutnie. Tak więc napisać komuś coś miłego niedużo nas kosztuje, a mam wrażenie, daje dużo większe paliwo niż do tworzenia nowych treści. Jeśli mówimy tutaj właśnie o youtuberach, podcasterach, tak? To. Czy nawet o nas, tak? Że, wiesz, słuchaj, no super się czyta, kiedy wiesz, ktoś zamawia prenumeratę. Świetna robota, nie? W komentarzu, że komuś się chciało, tak. Chciało to napisać, tak? I wiesz co, i też tak jak sam mówiłeś, że zdarzy się niepochlebna jakaś tam opinia, no ale to też się z tym mierzymy. A czego ona dotyczy zazwyczaj? Chyba ostatnio najwięcej to było po tym. Tak, rozporządzenie dotyczące grani Tatr. Generalnie rozgrywanych imprez w Tatrach. Okej. Zadaliśmy proste pytanie. No. Czy chcecie... Nie? Jakie było pytanie? Ja już nie pamiętam. No, czy było z tezą trochę, tak? Bo akurat my jakby... Ja osobiście, może to nie jest linia partii i narodu, ale w mojej ocenie jeden bieg, 350 osób, który się przemieści w kilkanaście godzin przez całą grań, nie robi aż takiego zamieszania dla środowiska, bo o tym cały czas mówimy, co te miliony turystów w kapciach z puszkami piwa i z tonami chipsów i frytek. No nie przekonacie mnie po prostu do tego, że tamci są lepsi od takiej garstki ludzi, która przebiegnie i zniknie z tych Tatr. No dobra, ale jaka była teza? No teza, czy chcemy, żeby była grań co roku, bo o to była walka? Tak. A tak. Czy co dwa lata? Czy... I dlaczego tak? I dlaczego tak? A tak, no pytanie było, czy chcemy i dlaczego tak? I potem James poszedł do pracy, a ja musiałem cały dzień odpisywać, że to jest niepoważne, żeby tak poważna gazeta i opiniotwórcza, i żebyśmy pisali takie rzeczy, bo jest... i tak dalej. I wiesz, że to jest clickbait. No i kurczę. To jest ciekawe. Ale wy też macie prawo zająć jakieś stanowisko pewnie, do jasnej, tak, ciasnej. I bardzo często je zajmujemy. I, wiesz, i ciekawe, czy chciałoby wam się napisać, co myśli na ten temat dyrektor parku. Gdzie my w międzyczasie byliśmy umówieni na rozmowę z organizatorami jednego biegu w Tatrach, drugiego biegu, dyrektorem parku. Tak? No, ale to wszystko nie dzieje się wiesz, no, w sekundę. Potem to trzeba zebrać, wiesz, odpisać. No i miło, sympatycznie, również z biegaczem, dyrektorem parku. On wyraził ich stanowisko. No my się nie musimy zgadzać, ale zaprezentowaliśmy to stanowisko, tak? No tak. No i co się nagle okazuje, ci wszyscy, którzy tak komentowali, że to takie... nawet nie przeczytali prawdopodobnie tego, bo to już było za dużo tekstu możliwe, tak? Tak więc jak teraz mówiliśmy też wcześniej o tym, jak szukamy, wiesz, dotarcia, no nie robimy, wiesz, no clickbaitowych scen, a tutaj mówię, no James zadał swoje pytanie z tezą, poszedł do pracy, nie wiedział, co się nawet dzieje, a ja zostałem z ilością komentarzy właśnie, wiesz, no jak tak wolno, jak tak można i że się nie powinno, tak. Okej. Okay. A innego rodzaju nieprzychylne komentarze dotyczą czego?
treści artykułów, czy na przykład, nie wiem, języka, doboru gości? W większości, jeżeli są niepochlebne, to ja odnoszę takie wrażenie, może się mylę, to mnie Jędrek popraw, że osoba, która daje ten komentarz, tak naprawdę nie przeczytała tego tekstu, który komentuje. Nie wiem, widzi nagłówek. Zdjęcie i już jej się coś tam nie podoba. I dorabia swoją tezę. I tak naprawdę nie przeczytała tego. Nie przeczytała, co tam było. Jak było podsumowane, na końcu może było coś. No, słuchaj, no. Dziś akurat tak. Sytuacja z Dynafitem i ich akcją Trail Hero, tak? Któryś rok z rzędu, tak, drugi czy trzeci rok z rzędu akcja jest organizowana i tam nie ma nacisku na super biegaczy, że my chcemy stworzyć, wiesz, najmocniejszy team, który nie spadnie z podium przez najbliższe 3 lata. Oni szukają zajawkowiczów, którzy chcą swoją pasją zarażać innych, tak? Jeśli nas przekonacie i macie, mówią to wprost, fajne zasięgi i wam będzie odpowiadała nasza umowa, że my was wyposażymy w sprzęt, wyślemy was na jakieś biegi, damy wam wsparcie naszej społeczności, bo też mają super biegaczy górskich, od nich będziecie mogli czerpać wiedzę, to chodźcie, złapiemy się i przez ten rok będziemy działali razem. Czysty, prosty komunikat. No i właśnie komentarz, mnie to wygląda na chamskie wyświetlenie się, reklamowanie. No kurczę, no przecież, a to jak, to ta firma ma co, no ustawić się, poprosić o najniższą półkę w sklepie, tak, gdzieś tam w ostatnim regale i najlepiej, żeby jeszcze była przysłonięta, bo nie chcemy się wyświetlać. No nie, no jasny, prosty komunikat, ale to tak. James mówi, że nie odbieram, że ta osoba chciała jak gdyby też złośliwie, tak, dlatego odpisujemy, że no kurczę, my to widzimy trochę inaczej, ale no, przy tej ilości jak gdyby obserwatorów, którzy mamy, ilości komentarzy, jak gdyby jesteśmy jeszcze w stanie to robić, ale tak jak mówisz, no widzisz, on wyłącza komentarze, no czyli tam musi się sypać tych komentarzy. Tysiące, miliony. No po prostu. Nie, no, to są poszczególne. Takie studio miał z podcasterów polskich. To no. Są... no, 11 metrów. Słuchaj. Nie, ja mało wyrzucam tych komentarzy, naprawdę. Nie, no się śmieję, wiem, ja no bo wiem. Miałbyś ja pusto, wiem, nie, miałbyś, nie miałbyś tam pisał. Nie miałbym nic, tak. My też nie możemy z tego powodu wyrzucać, no. Dobra. Dlatego odpisujemy i wtedy wygląda, wiesz, że dwa razy więcej. Są już dwa komentarze i się kręci. Sami piszecie większe. Piszemy, mamy kilka kont, no. Wiadomo. Nie, ale rzeczywiście fajne jest to, mimo że czasem się pojawiają jakieś zgrzyty, ale to jest jakiś promil. Tak. Że to środowisko, mimo że ono się zmienia, bo widzimy jak, wiesz, no, nowi zawodnicy, w szczególności zawodnicy z asfaltu i wcale nie no, przychodzą i mają inne oczekiwania, bo byli nauczeni czego innego. Że właśnie wiesz, ty, no przecież ktoś posprząta. Nie, nikt nie będzie po was. Znaczy wiadomo, że ktoś posprząta, dobry organizator posprząta po was, ale nie o to w tej zabawie chodzi. Tak. Ale myślę, że to już środowisko akurat przerobiło. Czy ja wiem? No nie wiem, no teraz masz znowu dyskusję na temat, dlaczego w pakietach nie ma koszulki, tak. Bafa, bidonu i czegoś jeszcze. No bo kurczę, no i tak połowę z tego pewnie ląduje gdzieś albo w głębokości szafy, albo też na śmietniku. A dwa, no to też, no kurczę, no po co to produkować? No właśnie. Po co to robić? No? To jest ogromny temat i na szczęście część biegów zaczyna odchodzić od tego, co pełen szacunek. Ale zauważ, ile osób komentuje bez zrozumienia tematu, że jeśli chcecie być tacy eko, to w ogóle po co, wiesz, jakikolwiek gadżet produkować, tak? Nie, no to chodzi o jakieś zrównoważone, mądre podejście w naszym mniemaniu, tak? Wyprodukujmy tego tyle, ile osób kupi, czyli sprzedajmy to w jakimś tam pre-sale'u. Wiadomo, zostawi to ślad węglowy, no ale nie bądźmy obłudni. Mieliśmy duży tekst o tym, mimo że wiesz, no pojawiają się reklamy u nas butów, robimy testy butów i tak dalej. Zamówiliśmy z pełną świadomością tekst o tym, jaki ślad węglowy biegacz zostawia, tak? I nam się wydawało, że to będzie, wiesz, zawodnicy, którzy latają po świecie, wiesz, samoloty i tak dalej. To nawet nie zostało uwzględnione. A co jest? Buty biegowe. Buty?
To jest po prostu, to generuje naprawdę, no przynajmniej według tych danych, które gdzieś tam są jakieś twarde, olbrzymi ślad węglowy. No tak, bo energia potrzebna do wyprodukowania produkcja, buta. Produkcja, transport. No. Rozesłanie tego, wiesz, tak. w każde miejsce świata. No ale z drugiej strony, chcąc uprawiać ten sport, no musimy w czymś biegać, tak? No i teraz wiadomo, no jeden będzie miał tych butów 20 i nie będzie wiedział, co z nimi zrobić, inni będą mnie zajeżdżali do samego końca. No właśnie. Ja mam swoje pierwsze, no dobra, już teraz nie, bo rok temu wyrzuciłem, ale swoje pierwsze crosswingsy, które na bieg rzeźnika sobie kupiłem i co, jak próbowałem rok temu włożyć, po prostu były już dwa numery za małe, bo mi się noga rozciopciała od tego czasu, ale jeszcze przez długi czas, wiesz, no korzystałem w nich w ogródku, po prostu jak kopałem, bo te crosswingsy były już tak twarde, że tam po prostu... No właśnie, to tak jak ze wszystkim przy tym śladzie węglowym, po prostu trzeba ograniczyć konsumpcję, a nie schodzić z nią do zera, bo to do niczego nie prowadzi, natomiast... Tak. Ale dobra, bo uczyliśmy, a to jest moim zdaniem ciekawy temat. No. Tego, co w pakietach. Co w pakietach. Ty, Kamil, od kiedy zacząłeś biegać? 2013. No to pamiętasz jeszcze pakiety, które były rzeczywiście na wypasie? Bywały koszulki za darmo. Takie, które darły suty na maksa, nie? Takie. Czy ja to pamiętam? Czy ja zwracałem w ogóle na to uwagę? Nie zwracałeś uwagi, co było w pakiecie? Nie, słuchajcie, sorry. Nie pamiętam tego. Znaczy nie pamiętam, żeby nastąpiła w pewnym momencie jakiś skok i nagle, żeby było mniej albo więcej. Nie pamiętam tego. Rzeczywiście tak było, że koszulki były, nie wiem co, niskiej jakości. Znaczy wiesz, no w każdym pakiecie mam wrażenie, coś było, że albo organizator czuł presję. Zresztą rozmawialiśmy właśnie o tym z Mirkiem, gdzie mówi, że wiesz, no sam się trochę czuje winny tego, tak? Że wiesz, że narzucili, akurat tam pierwsze koszulki były super, New Line'a, wiesz, to nie były takie dresuty, potem mówi, że takie się pojawiły. New Line'a mam jakąś. Tak, ale mówi to po prostu, no, tragedia, ale przez to zawodnicy stracili kontakt, jak gdyby, nie chcę nikogo obrazić, z rzeczywistością, co jest gadżetem reklamowym, a co jest kosztem biegu, tak? I teraz właśnie ta cała akcja z tym, że wiesz, a w pakiecie, to co w pakiecie? No kurde, pomiar czasu, punkty odżywcze, zabezpieczenie medyczne, ktoś prowadzi tą stronę, tak. Ktoś poświęca ten czas, organizuje to wszystko, ktoś odprowadza podatki, musi zatrudnić księgowego. No i wiesz, zaczyna to rosnąć i rosnąć. I ja teraz też uważam, że ludzie nie mają w tych komentarzach wcale złych intencji. Oni po prostu nie są świadomi, że biegi, okej, są organizowane, wiesz, przez fanów biegania, którzy, wiesz, ale te biegi najczęściej trwają, wiesz, sezon, dwa sezony, tak? I potem się to kończy. Ale jeśli ktoś chce dawać fajny produkt, no musi to skalkulować, żeby go, nie wiem, żona, mąż z domu nie pognała, tak? No tak. Żeby dzieci znały organizatorów biegu, a nie, że on będzie tam cały czas, wiesz, stał na linii mety i robił wszystko, tak? No tak, oczywiście. Nie, no... Tak, ludzie chcą mieć coś, jakiś wymierny, jakąś pamiątkę, cokolwiek. Natomiast rzeczywiście czasem to jest doprowadzone do absurdu. Na przykład ostatnio byłem na biegu 10-kilometrowym w Kozienicach i tam dostałem do pakietu dorzucone jakieś, nie wiem, proszki, jakieś kremy, jakieś coś. No i ja się pytam pani po co, a pani mówi, no gdyby pan chciał to kupić w sklepie, to by zapłacił pan 3 razy drożej. Ale ja nie chciałbym kupić tego w sklepie. No, trudno, jest. No tak, ale to są partnerzy, wiesz, no, którzy tak, chodzą z produktem i... No i organizatorzy myślą, że to trzeba dać, że to będzie super reklama, a tak jak się okazuje, wiesz, no ty wcale nie jesteś zadowolony, bo nagle lądujesz z czymś, czego po prostu nie chcesz. Tak. Tak więc reklamodawca nie powinien się cieszyć, że się wyświetlił przy tym, ale myślę, że tutaj no, rośnie ta świadomość, ale rzeczywiście trzeba o tym mówić. Tak? Tak samo ja na przykład jestem zwolennikiem tego, żeby medali nie było. Tak? Na biegu, który organizowaliśmy, czy na swimrunie, uległem tej presji, ale szczerze mówiąc, ja bym chciał dojść do momentu, że ludzie nie będą chcieli tego medalu na mecie, bo to jest śmieć. Akurat my robimy medale ze śmieci, tak więc to jest naprawdę śmieć. Ale ludzie nie są zrażeni,
włączyliśmy w to jakąś tam akcję uświadamiającą po prostu, że te śmieci leżą koło nas i my je zebraliśmy i teraz wy macie to na szyi. Ludzie to przyjęli fajnie, ale wiem, że właśnie ekipa z Chojnika, nie wiem czy dalej mają te plastikowe medale właśnie też robione z recyklingu. Tak, tak. Chyba i tak też był duży odzew na zasadzie, to kurczę, płacimy tyle i wy nam dajecie śmieci na szyję. Powiem szczerze, ja tak patrzyłem na to i nie wierzyłem, nie? Że ludzie mogą dawać tego typu komentarze. No ale niestety, są przyzwyczajeni. Ja też mam wrażenie, że u nas w kraju my mamy wyjątkowy wypas też w tych pakietach. No to właśnie, nie, był to, pan na UTMB to nie jest, i co pan tam miał w pakiecie? No, no ale ja nie biegłem UTMB. Mhm. A co nie wiem. Ja biegłem UTMR, tam no później tak, taki no bieg. I tam rzeczywiście nawrzucali coś, ale z kolei nie było podium na przykład, co bardziej, znaczy nie dla mnie, ale dla Kingi Kwiatkowskiej na przykład przebiegła 100 km, tam nie było podium dla osób, które ukończyły 100 km i wygrały na przykład. No bo to był bieg towarzyszący. Tak. W każdym razie, nie, poczekajcie, co tam było w tym... Jakaś chusta, jakąś bardzo mały był pakiet, bardzo mały. Mm. A wpisowe jakie było? No nie, no powiedz. No. To śmieszne. A żeby żona nie słyszała? Nie, nie, nie. Wpisowe, żebym dobrze powiedział, to było 300 euro. Jakoś między 1200 a 1400 zł, coś takiego. No. No, bardzo dużo. Na szczęście opłaciłem ten bieg 2 lata wcześniej, więc jakoś się rozeszło. Po lepszym kursie. Rozeszło po lepszym kursie. Raty już spłacone. No dobra, 1400 zł za ile kilometrów? 175. No to przynajmniej długi dystans, nie? Ale podejrzewam, że te krótsze nie były wiele, wiele tańsze. Nie wiem, zupełnie nie wiem, zupełnie nie wiem. No ale tak, drogie biegi, nie wiem szczerze powiem, za co oni biorą. To, że ludzie, wiesz, przeliczają dystans. A tak. A to nie jest tak. Znaczy, trochę jest, jeśli wziąć pod uwagę ilość punktów odżywczych, tak? No bo niby organizator musi. Więc, ale wiadomo, że przy takiej skali, jak jest duży bieg, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest na 10 czy na 20 punktach. To, ale to nie mówię jako osoba, która organizuje tak zawody, to nie jest tak jak w taksówce. No tak. To nie jest tak jak w taksówce, że wsiadasz, przejechałeś tyle kilometrów i tyle płacisz, bo jakby koszty uruchomienia całej procedury, organizacji biegu, zabezpieczenie i tak dalej rozbijają się na wszystkie. Oczywiście wiadomo, że no, jeśli jest bieg liniowy, no to jest to jakby całkiem inna rozmowa niż jak są biegi. No dobra, ale zobacz teraz taką ciekawą rzecz. Ty w BG, który bardzo lubię, 240 kosztuje 500 zł czy z kawałkiem, a 130 kosztuje... Nie wiem, no mniej, pewnie jakieś 300, 350. No i oprócz tego jest KBL jeszcze, tak? Generalnie wszystko się dzieje na tej pętli. No i dlaczego te 240 jest takie drogie? Nie. No właśnie. Wydaje mi się, że wychodzą z założenia, że jest więcej punktów odżywczych, no bo innego wytłumaczenia jakoś nie widzę. No w porównaniu z innymi... Z zachodnimi biegami. Znaczy z UTMR nie, ale na przykład w porównaniu z innymi biegami, że jest prawie 2 razy droższe od 130. Więc zastanawiam się, z jakiego założenia wychodzi za organizatorzy. Moim zdaniem, bo łatwiej jest właśnie komuś przekazać, że to jest długa trasa, więc musi dużo kosztować, tak? A dużo ciężej jest, nie wiem, organizatorowi biegu górskiego, który nie ma trasy ultra i robi bieg na 25-30 kilometrów, zapisuje się na bieg, nie wiem, 500 osób, tak? A koszty ma prawie, że takie same jak przy biegu, który jest na pętli, a ta pętla będzie dłuższa, tak? No, ja rozumiem, wiesz, punkt odżywczy, ale te punkty odżywcze, wiesz, no przewozi się, to już nie jest aż tak duża skala, tak? No nie mówimy, wiesz, o wielkich festiwalach biegowych, gdzie w jednym czasie wszyscy startują, rozbiegają się po połowie kraju, tak? I w tym samym czasie po prostu musisz mieć obstawionych wiele punktów, ale jak to zaplanujesz jakoś tak logistycznie, sensownie, no to... To jest. A ile, waszym zdaniem, biegi w Polsce kosztują odpowiednio, za mało, za dużo? Ile teraz? Ja nie wiem, ile teraz kosztują biegi, powiem szczerze, bo właśnie muszę oddać za ZUK-a, ale to był ZUK sprzed 2 lat. ZUK też nie chcę strzelać. 350? Coś... No tak bym zakładał, że to coś może takiego? Być taka kwota, tak? Grand Tatry ile kosztuje? Ale to mówimy chyba, to są te najdroższe biegi, nie? To są te najdroższe. Tak, Tatra Sky Marathon
dystans w kontekście ceny jest też drogi, chyba powyżej 400 kosztuje. Tak. No ale tam w pół dnia się sprzedało wszystko. No nie, no to jasne. Mm-hmm. Jasne. Wiesz tylko, co? No, słuchaj, jak myślicie? To no? jest jakby... nie jest to bardzo drogo, mm-hmm. to na pewno. Czy mogłoby być taniej? No ale to ile? 10 zł? No nie. Ja też i wolontariat, byłem na paru wolontariatach, parę razy przebiegłem, trochę siedzimy w tym i kurczę, no to jest tak, że to nie jest, nie wiem, jak osoby, które myślą, że a ten organizator chce zarobić. No mhm. kurde, no chce zarobić, no to jest ktoś musi rodzinę utrzymać. Ale to naprawdę, to nie są kokosy, oni naprawdę mhm. kokosów nie zarabiają na tych pakietach, mhm. bo to wszystko kosztuje. To nie jest tak, że jest coś za darmo, ktoś ci coś da. Mm-hmm. Nawet jeżeli masz zaprzyjaźnioną ekipę wolontariuszy czy kogoś, no to jednak trzeba ich zakwaterować gdzieś, nakarmić. No wiesz, no jest wiele zrobić rzeczy. Zrobić dla nich później imprezę, tak? Nie wiem, integracyjną, żeby po prostu podziękować tym ludziom, tak? Żeby nie mieć długu wdzięczności. W mojej ocenie to nie są jakieś horrendalne ceny, nie. To też jest ciekawe właśnie, że ludzie z zewnątrz myślą, że wolontariusze nic nie kosztują organizatora, prawda? No to wolą przecież to za darmo, nie. No. Tak. A musi gdzieś spać, musi coś zjeść, no kurczę, no. Oczywiście. Byłeś kiedyś wolontariuszem? Właśnie nie. O, nie byłem. Na odrobienia. Mam. Zobacz od razu materiał na podcast, na vloga. No jest, właśnie dlatego jak... Połącz z podróżą jakąś. No. Ja wolontariuszy. No właśnie nie, no teraz jak jeżdżę na jakieś zawody, to właśnie głupio jest mi startować, bo zazwyczaj jestem gdzieś z boku i robię coś z boku. Ale jakoś mam wrażenie, że mój czas lepiej spożytkuję tworząc jakieś treści dla ludzi niż siedząc na punkcie jako wolontariusz, tak podejrzewam. Ale możesz pokazać, jak to wygląda właśnie. Może tak, ale to by było, nie wiem, czy by nie było nudne. Ale może nie. Może taki vlogek? No, to jakie nudne. Jakbym się mógł przemieścić jeszcze z punktu na punkt. Już zapomniałeś, jak to jest, jak się startuje z ostatniej linii biegaczy. Jak to zapomniałem? No jak widziałem. Jak tam ostro ciśniesz, wygrywasz, Właśnie umieramy. A tam na tych punktach to jest, wiesz, no to jak w dobrym barze. Nie, ludzie wiem. Przebiegają, dzielą się na bieżąco, to, wiesz, emocjami, no dzielą się też, kurwa, jeśli go jakiegoś tam mają, wiesz, bo zgubili trasę, coś, ale tam są emocje na tych punktach. To są, ci wolontariusze to są tak naprawdę, wiesz, odgromnikami, którzy ja sam czasem widzę, wiesz, mi coś nie pójdzie, i ile razy na siebie się denerwowałem, później na przykład, wiesz, przepraszałem wolontariuszy, mhm. bo kurde, kola nieotwarta. Tak. No nie, no nagazowana, wiesz, a ja tu mistrz świata teraz, ale tak. Wiesz, potrzebuję na szybko, jeszcze trzęsą jej się ręce i ona nie potrafi tego nalać, albo z niej pokrojony i nie mogę dogonić świerca, nie? No, ale wiesz, sam widziałem jakby, że no wysłałem niefajną energię, nie? I mhm. potem jak tylko mogłem, to wracałem, mówię, ty sorry, no jak burak, nie? Zresztą to widać bardzo często, no jest taki podział zawodników. Ja wiem, że ci, którzy się w czołówce ścigają, no to oni są skoncentrowani, zafiksowani, nie? Oni jakby są w swoim świecie i często wolontariusze to mówią, nie? Kurde, tak, ci tak. z przodu, tacy nie mili, tak, a tu tak, z tyłu to mówi impreza. Super, nie? No to prawda, ale to się nie ma co dziwić. Oni rzeczywiście są tam zupełnie po coś innego, ale byłem ostatnio na tyłach biegu, bo robiłem materiał z Błękowyny Wiosennej i biegłem, zamykałem trasę tam z niektórymi, także to no, jest przeżycie. Cierpienie jest tam dosyć spore, muszę powiedzieć, ale spodziewałem się, szczerze mówiąc, większych dramatów życiowych, ale oni biegną tak samo jak środek, tylko trochę wolniej. Ale są tak samo podniszczeni. To nie jest tak, że oni są tam, skoro środek jest zmęczony trochę, to ci są najbardziej. No nie. Oni są podobnie zmęczeni, tylko po prostu nie, robią to wolniej. Przed tym zukiem. Robią to wolniej. Co ty, Jędrek, przy ty dobry jesteś? Co ty no, gadasz tam? Nie, co ty tam gadasz? Z górki mam przewagę, bo to fizyka, ale pod górkę ta fizyka też obowiązuje. Mhm. Nie, co ty? Ja byłem na drugim zuku po raz pierwszy. I pamiętam, ja na tego zuka pojechałem, bo ja chciałem poznać tą ekipę, która organizuje, nie? Że jak właśnie obejrzałem film Tomek, mówię, kurde, ten gość miał po prostu super ekipę, nie? I nie to, że ja chciałem być ich, wiesz, kumplem, nie?
ale od, no, nie wierzyłem, że takie środowiska jeszcze są, więc tam udało się pojechać i teraz naprawdę no, z dużym sentymentem chcę wrócić i chcę się ustawić właśnie w tej ostatniej linii, żeby zobaczyć, jak to wygląda, znaczy, żeby teraz nie zabrzmiało, że ja w pierwszej linii zawsze stałem, nigdy nie stałem w pierwszej linii, bo tam trzeba wciągać brzuch. Bo tam zawsze jest fotograf na starcie i ten, a poza tym znam swoje miejsce w szeregu i po prostu wiem, że nie należy przeszkadzać zawodnikom, którzy się ścigają na najlepsze lokaty. Ale, no ale wiem, że teraz to będzie taka duża rzeźnia, nie? W moim wykonaniu i z jednej strony cieszę się, z drugiej mam cykora. Bo na Zuku to też nigdy nie wiadomo, jakie warunki, ale mam nadzieję, że będzie piękna lampa, że nie będzie wymagające warunki, bo już wymagające warunki tam miałem i wiem, że... Każdy myśli, że będzie lampa, a potem się... Jest edycja 2019 rok, czy tam kiedy skończyliśmy na 20 kilometrze. No rzeczywiście, to był bardzo trudny Zuk. No. No. Ja nie znoszę początku tego biegu, jak biegniesz po tym głębokim śniegu w lesie. O Jezus, jak mnie... Jak ja tego nie lubię. Ale cała reszta? Długi, też jest ładny, też można po kolana wpaść. Po kolana, tak, w kostę drzewinkę. No. Piękne. A jaki jest twój ulubiony bieg? W Polsce? DFBG zdecydowanie, jako festiwal, jako wydarzenie w ogóle. Poza tym Marduła. Bardzo lubię biegać Mardułę i zawsze tam daję ciała na tej Mardule. tak, to te dwa biegi bym powiedział, że są moje ulubione. Jeden A krótki. DFBG to który? Wiesz co, wszystko tam lubię, to znaczy biegłem... jak Chuck Norris, nie? Biegłem KBL-a, biegłem 130, nie skończyłem, na setnym kilometrze zszedłem. Nie wiem, ja tam po prostu lubię być. To na mnie chodzi o biegi, tam chodzi o ten trawnik, o ludzi i w ogóle o życie na kempingu, wiesz, to jest fajne. A byłeś na Chojniku kiedyś? Byłem na Chojniku dawno, dawno temu. Robiłem tam jakąś się... Nie, to był maraton. I tak, chcę tam wrócić, bo to do rozliczenia mam ten bieg, bo tam strasznie dałem ciała. A nie, bo ja nawiązywałem do tego klimatu właśnie. Tam też tak kojarzę, że właśnie wiesz... No więc kemping, tak. Tak, kemping, ognik, namioty. Może się uda w tym roku. No. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Było niezmiernie miło. Dziękuję, że wpadliście i... My teraz dopytamy jeszcze. Dobrze. Kilka rzeczy. Tutaj. Dobrze, ale to pożegnajmy się oficjalnie. Te kabelki jak się łączy i tak dalej. Nie, chcę... Dobra, no. To dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że przyjechaliście. Macie bardzo fajny projekt. Życzę wam wszystkiego najlepszego na długie lata i mam nadzieję, że zaczniecie prowadzić ten podcast i ja będę się mógł udać na emeryturę. Dziękuję z góry. Dobrze, będziemy cię pozdrawiać, jak będziesz w Gruzji czy gdzie indziej. Najchętniej. Podróżował, tak więc... Najchętniej. Jak nas nauczysz w te podcasty, to... Dobra. To dziękujemy bardzo my też. Tak, dzięki wielkie. Dziękuję.